Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. 22.40. Zaczynamy nasz Hyde Park. Daniel Cichański. Dzisiejszym naszym gościem, jakby to powiedział Wojciech Hada, jest człowiek legenda Michał Żewłakow. 102 występy w reprezentacji Polski. Witamy serdecznie. Witam, dobry wieczór. Tak. Jest też Wojtek Piela. Witam serdecznie po raz kolejny. Oraz również reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk. No ja tutaj tylko nie pamiętam ile meczów. Ja tutaj 39 tylko. No ale to... Aż. I 11 bramek. No nie no, akurat to przy Michale to tylko, no spokojnie. No właśnie, jesteśmy z wami. Co prawda remis z meczu Schalke Hertha. Będziemy tam też informować, jak jakiś gol padnie w dogrywce. Natomiast no... Michał Żewłakow, Wojciech Hadaj, tak jak tutaj już wielokrotnie zapowiadał, no człowiek, który wiele rzeczy widział, wiele rzeczy przeżył, ale jeden z najsympatyczniejszych ludzi w futbolu. No Wojtka Hadaja, żeby zaplusować i żeby tak chwalił człowieka, to trzeba naprawdę się postarać, więc chyba tutaj dla Wojtka też zawsze w czasach tych legijnych uprzejmy byłeś. Akurat jeśli chodzi o czasy legijne moje, to już tak z Wojtkiem znaliśmy się w miarę dobrze. Natomiast ja pamiętam Wojtka jako dziennikarza, kiedy grałem jeszcze w Polonii Warszawa. I wtedy to był taki dziennikarz, którego się troszkę bałem. On bo nie lubi Polonii. To pewnie jedna sprawa. Natomiast to był taki dziennikarz zero-jedynkowy. Dla niego nie było tam szary, nie było trochę w kratkę. Tam było biało albo czarne. Więc młody chłopak, młody piłkarz, który dopiero zaczynał wspinać się po tej drabince sportowej, to bał się takiego, nie wiem, no, ciosu czy tam jakiegoś ciężkiego osądu, bo no, psychika wtedy mogła ucierpieć. Mhm. A jak on cię właśnie przyjął, jak przyszedłeś do Legii Warszawa, mając za sobą występy w Polonii Warszawa? Był w ogóle poruszany ten temat, czy raczej już to były za zbyt odległe czasy? Nie, to już troszkę czasu minęło. To było po 13 latach, kiedy grałem za granicą i my akurat poznawaliśmy, czy żeśmy się tam troszkę docierali. Kiedy ja przyjeżdżałem z reprezentacją i często żeśmy grali na stadionie Legii, gdzie można było powiedzieć, że Wojtek Hadaj, on był i speakerem, i gospodarzem, i pierwszą osobą, która witała wszystkich, którzy przyjeżdżali na Stadion Człowiek Instytucja. On wtedy, pamiętam, taką fajną relację złapał z trenerem Ben Hakerem. I wydaje mi się, że my, zarówno i Wojtek, i ja, byliśmy osobami, które lubią żartować nie tylko z innych, ale też z siebie i chyba to spowodowało, że jakoś żeśmy sobie tak przypadli do gustu. A tobie koszula bliższa ciało jest właśnie Polonii czy Legii? Bo kiedyś w wywiadzie odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego nie pokazujesz Elki, bo mówiłeś, że to jest, jeszcze nie czujesz się na tyle związany, nie wiem, czy związany z klubem, czy nie jesteś tyle w klubie, żeby pokazywać, tak jak zawodnicy przyjeżdżają niektórzy do Polski czy do klubu, od razu pokazują Elkę, całują herb i tak więcej czasu chyba z piłce seniorskiej plus jako dyrektor spędziłeś w Legii Warszawa i tak zastanawiam się, dzielisz te dwa kluby, ale czy do któregoś masz większy sentyment? Tak naprawdę ja do Polonii Warszawa trafiłem w wieku 14 lat, kiedy człowiek nie ma jeszcze poukładanych, nie wiem, jakiejś tam hierarchii, bardziej myśli o tym, że chciałby grać, występować w najlepszych drużynach, jeśli chodzi o drużyny juniorskie. To w tych latach 90. Polonia była chyba najmocniejszą drużyną tutaj na poziomie czy juniorów młodszych, czy potem juniorów starszych, nawet jeśli chodzi o rozgrywki, o Mistrzostwo Polski, to chyba były dwa wicemistrzostwa Polski, więc ta Polonia to był taki początek, gdzie tak naprawdę ja łapałem pierwsze szlify. Ten klub dał mi możliwość, by zaistnieć troszkę też w piłce seniorskiej. Nawet pamiętam taki mecz. To był chyba mój taki pierwszy poważny mecz w Ekstraklasie. To były derby Polonia-Legia i kazali mi pilnować Wojtka Kowalczyka. To był chyba przedostatni mecz sezonu. I co, Kowal, strzeliłeś coś wtedy, czy nie? Nie pamiętam. Nie. Przegraliśmy 2-1, ale chyba Wojtek nie strzelił, bo mimo tego, że przegrałem mecz, to moim takim małym sukcesem było to, że Wojtek wtedy bramki nie strzelił. A to był chyba na ostatniej kolejce, grali z Górnikiem Zabrze taki mecz, który o mistrzostwie decydował, więc jako klub Polonia to taki klub, który dał mi szansę. Ja wydaje mi się, że też swoją postawą w jakikolwiek sposób oddzięczyłem się i zrobiłem więcej pozytywnych rzeczy dla klubu niż negatywnych. Natomiast końcówka mojej kariery, kiedy wracałem już po wojażach w Belgii, Grecji, Turcji do Polski,
A ten klub się mną nie interesował. Dlatego no, doszedłem do wniosku, że jeżeli z tamtej strony nie ma żadnego zainteresowania, to ja też nie mogę patrzeć na to tylko w ten sposób, że tam zaczynałem. No i związałem się z Legią, w której zagrałem 2 sezony, później przez 4 lata pracowałem i szczerze mówiąc to no dzisiaj jakbym miał ocenić, to bliżej zdecydowanie w moim sercu jest Legia Warszawa. Mhm. Michał, a tak jak wrócisz pamięcią do tego okresu, jak wchodziłeś do szatni jako ten młody zawodnik, no miałeś wsparcie brata bliźniaka, ale no wiemy jak to wyglądało kiedyś. No mam wrażenie, że to jest jedna z największych różnic, jak się futbol zmienił, że kiedyś jak młody wchodził do szatni, no to nie był głaskany tak jak dzisiaj i wiadomo, można to różnie tak oceniać i na przykład patrzeć na ten przepis o młodzieżowcu, ale wręcz dzisiaj no doszło do takiej sytuacji, że on ma zapewnione miejsce na boisku ze względu na przepis, a kiedyś nie dość, że musiał sobie wywalczyć miejsce na boisku, to w szatni też chyba nie było lekko, jak ty to wspominasz. W ogóle taka subkultura, czy pewna hierarchia, ona się bardzo, bardzo zmieniła i wydaje mi się, że Wojtek też potwierdzi to, że kiedyś, kiedy do pierwszej drużyny danego klubu wchodził zawodnik w wieku 17-18 lat, on przechodził przez takie bardziej gęste sito i zachowań i obserwacji starszych zawodników i wtedy trzeba było naprawdę na swoją jakąś taką pozytywną egzystencję, już nie mówię o grze w drużynie, naprawdę zasłużyć. To nie było, nie wiem, 3-4-5 meczów, to nie było nawet 3-4-5 miesięcy, tylko to tam trzeba było zagrać, nie wiem, przynajmniej jeden sezon, drugim potwierdzić, żeby ta wartość była zaznaczona. Też mi się wydaje, że to też nie były takie czasy, gdzie na tych młodych piłkarzy stawiano tak jak teraz i transfery młodych piłkarzy wtedy z polskiej ligi nie były aż takie drogie, aż takie częste, no. Pewne rzeczy się zmieniły. Dzisiaj, kiedy patrzę na to, to wydaje mi się, że ci piłkarze są i bardziej roszczeniowi, więcej mają podane na tacy i kwestia tego, czy z tego skorzystają mądrze, czy to po prostu rozwalą. No tak jak mówisz, no, trzeba było pracować sezon na to, żeby mieć pozycję w zespole, a teraz wystarczy dobre pół rundy w ekstraklasie, już zawodnicy wyjeżdżają za granicę. Ja tylko więc... przepraszam ci przerwę, bo dostałem SMS-a od Wojtka Hadaja, ha, 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 ładny początek, także słucha ja dostałem hi, 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 coś tam jeszcze, ale nie mogę powiedzieć. A, okej, okay, bo to jest przekleństwo. Ale... prezesie Mieduski to ja mam było, teraz tak. Takie małe pytanie do Wojtka, jeżeli tak? Nas słucha, nie wiem. Wojtek, czy ty dalej jesteś w krótkich spodenkach Artura Jędrzejczyka i chodzisz sobie po domu, przerzucając kanały w telewizji. Bo i tak jak coś, to napisz SMS-a, tak. albo możemy podać numer telefonu, bo to w sumie Hyde Park, tak też pewnie niektórzy czekają, za kilka chwil te telefony uruchomimy, 22 219 50 31, natomiast zanim jeszcze te telefony, no to no ty w Legii sporo przeżyłeś, sporo widziałeś, no na pewno jest kilka takich aspektów, o które fajnie warto cię zapytać, natomiast jak ty wspominasz na przykład, to mnie ciekawi, konferencję pożegnalną trenera Stanisława Czerczesowa, no bo to już było swego rodzaju ewenement, że zorganizowano mu ją, bo to nie jest zazwyczaj taka powszechna praktyka, ale w uznaniu zasług, które trener jednak zrobił, pozwolono mu się pożegnać. No ale tam pamiętamy, tak wyliczał różne te swoje sukcesy, tak trochę wymownie na ciebie spoglądał i ty czasem tylko rozkładałeś ręce i nie wiedziałeś co odpowiedzieć. No to był na pewno człowiek bardzo charyzmatyczny i taki, który jeżeli coś mówił, to zdecydowanie wiedział, o czym mówi. Aha. To był też, ja chyba taką osobą byłem, która była trochę takim gwarantem, że trener Czerczesow nie zrobi tam naprawdę takiego prawdziwego show. Aha. Bo jeśli chodzi o jego końcówkę pracy w Legii, no to tam troszkę było gorąco. Akurat ja z trenerem Czerczesowym mieliśmy chyba taką w miarę fajną relację opartą na lojalności, chociaż też czasami mieliśmy lepsze i gorsze chwile, natomiast my żeśmy się i szanowali i każdy potrafił ocenić, na co ewentualnie stać tą drugą osobę, więc trener Czerczesow nawet sam powiedział, że chciałby, żebym był na tej konferencji, bo ze mną zaczynał i jeżeli ma skończyć, to chce skończyć razem ze mną. No dla mnie to było też przeżycie, dla mnie to też było pewnego rodzaju wyróżnienie, no bo też nie na co dzień można mieć takie szczęście, by pracować z taką osobistością. Z drugiej strony teraz pojawia się Besnik Hasi i ja właśnie nie chcę za to krytykować, tylko spotkałem się z opinią bliskiej osoby, która była wtedy w klubie, że to był dobry trener, tylko że został troszeczkę źle wprowadzony do zespołu. Czy też były takie opinie, że były tam problemy, jeżeli chodzi o kontakt z szatnią? Kontakt z szatnią, ale że też...
uważa, że to był naprawdę dobry trener, który mógł się przydać na dłuższą metę w Legii, tylko że gdzieś został źle przez was poprowadzony. No. Jak ty patrzysz na tą kadencję? Ja też uważam, że to był odpowiedni trener na odpowiednim poziomie. Natomiast patrząc na to z perspektywy czasu, też uważam, że ten początek chyba za szybko zaczął wymagać. Powinien chyba najpierw bardziej się zaprzyjaźnić, czy ewentualnie złapać jakąś taką nić porozumienia, takiej fajnej współpracy partnerskiej z zawodnikami, by później od nich troszkę wymagać. No to też był taki ciężki okres, że miałem wrażenie, że ta drużyna jest troszkę podzielona i to wcale nie przez trenera, tylko poprzez ten system, że połowa drużyny musiała grać w lidze, a połowa grała w meczach eliminacyjnych, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. I wiadomo, że te mecze miały troszkę inny ciężar gatunkowy, ale też inne było podłoże, jeśli chodzi o premię. Więc ci, którzy grali w lidze, oni od razu czuli się poszkodowani, bo wiadomo, że nie będą należeć do dużej premii. I tutaj się zaczynał mały konflikt. I wydaje mi się, że akurat mądrość trenera powinna polegać na tym, że to w miarę albo poukłada, albo ten konflikt załagodzi. A wiadomo, że kiedy w lidze, a wtedy chyba na 9 meczów, żeśmy zdobyli, no mało tych punktów. Na 27 punktów chyba, nie wiem ile było. Z 12. 12 czy coś takiego. Mniej niż połowa na pewno. Mało było. Więc do tego dochodzi krytyka mediów, do tego dochodzą jakieś tam sytuacje, których w takich ciężkich momentach nie jest człowiek w stanie przewidzieć. No ogólnie rzecz biorąc, troszkę jeśli chodzi o drużynę, to był bałagan. Natomiast ogólnie jeśli chodzi o umiejętności trenerskie Besnika Haziego, to uważam, że jest to dobry trener. Nie wydaje się, że on wtedy trafił i on tak jakby nie poczuł tego, że też trafił do największego polskiego klubu finansowo i z takimi możliwościami, że on albo o tym zapomniał, I zapomniał, że jest, jeżeli tam ma 20 kilku w szatni, to 20 kilku ma do dyspozycji, a nie dzielić sobie właśnie w ten sposób zawodników, bo mi się wydaje, że od tego tak, ty to mówisz, tak, ale to się wielokrotnie gdzieś tam później słyszało, tak, że on tak jakby wszedł do szatni i on nagle będzie robił klub, tylko że ten klub już był przygotowany, zrobiony, tylko kwestia jest tego, żeby on to poprowadził. No to jest, mi się wydaje, taka przypadłość trenerów, którzy przychodzą z lepszych klubów, czy ewentualnie z tej lepszej ligi, że próbują, nie, oni dostosowują się do rzeczywistości, do której przychodzą, tylko próbują tą rzeczywistość kreować tak, by samemu czuć się wygodniej. Może też troszkę właśnie na tym polegał ten problem jego aklimatyzacji i początku pracy. Poruszyłeś ten temat z premią związanymi, no bo to jest element piłkarski bardzo ważny dla zawodników. Też w swojej przygodzie opowiedziałeś wiele anegdot, ale wydaje mi się, że jedna taka dosyć ciekawa nie została opowiedziana. I czy mógłbyś opowiedzieć o premii za Sporting Lizbona? Taka sytuacja była ciekawa z tego, co tam wiem. Za Sporting Lizbona? To tak. Powiedz mi coś bliżej, bo tak powiem szczerze, trochę jestem Negocjacja premii za Sporting, no bo wtedy, jeżeli wygraliście mecz, no to... Ligę Europy, tak? Tak, o Ligę Europy, więc tam... Za trenera Skorży. Nie. No chodzi mi o Liga Mistrzów, a wejście do... Ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów, tak? I negocjacja... No albo idziesz do Ligi Europy, albo odpadasz. No ten Sporting Lizbona. Nie, ja to pamiętam, że taką sytuację to miałem w ogóle, jeśli chodzi o negocjacje z zespołem premii za awans do Ligi Mistrzów. Później to wszystko już było rozpisane, także... No tam przed tym meczem właśnie ze Sportingiem Lizbona, no wiadomo, że jak wygrywacie, no to macie duży zastrzyk gotówki, jeśli chodzi o Ligę Europy, i tam była negocjacja z całym zespołem właśnie tam... Zawsze były jakieś tam sytuacje takie, żeby ewentualnie zmotywować ich dodatkowo, czy żeby ze strony klubu było pokazane, że klub dba o piłkarzy i w razie jakiegoś tam sukcesu ponad przeciętność, no to zawodnicy zostaną wynagrodzeni. Natomiast tutaj też dużą rolę odgrywał ówczesny prezes Bogusław Leśnodorski, który bardzo fajnie to załatwiał. On nigdy jakoś nie starał się ani oszczędzać, ani nie był niesprawiedliwy. I tu sprawy, jeśli chodzi o podział premii całej puli dla drużyny,
to były raczej takie procesy, które nie sprawiały problemów. Mhm. Jeśli chodzi ewentualnie, kto ma należeć do jakiej części premii, no to wtedy decydowały minuty i o te minuty właśnie była walka. Słuchajcie, napisał Wojtek Hadaj, że siedzi w spodenkach Jędzy i że to są jego ulubione spodenki, także pozdrawiamy Wojtka Hadaja i w tym momencie otwieramy... A ma tylko jedną parę? No być może, no wiesz, ale najważniejsze, żeby prał. No jak będzie prał, to może siedzieć i w jednej. 22 219 50 31. To jest nasz numer do studia. Możecie dzwonić już teraz, pytać Michała Żywakowa o wszystko, co chcecie. Michał, opowiedz, jak się czułeś po tym, jak patrzysz teraz na zakończenie przy tym nowym związku, po PZPN-ie, tak? Ty kończyłeś karierę w wieku, znaczy w wieku. Odpowiednio do tego, by jeszcze w nią grać w reprezentacji, 102 występy w reprezentacji i oni ci zakończenie robią. Tamten PZPN, Franciszek Smuda w Grecji, bo miałeś blisko. Znaczy, ja tu muszę powiedzieć... Dzisiaj patrzysz, tak, to można było zagrać i mecz reprezentacji w Dortmundzie i Piszczek też mógłby, dajmy na to, sobie tam zagrać, tak? Nie, no kwestia jest, jak ty to odebrałeś? Znaczy, no wiesz, tamtych... Bo to mnie się wydaje, że nie do końca to było normalne, nie? Tam chyba też nienormalna była już później taka cała atmosfera, jeśli chodzi o, nie wiem, o moją osobę i osobę trenera Franciszka Smuda. Ja tam troszkę czułem się, że jestem raczej osobą, która no nie jest już potrzebna, ani nie jest mile widziana, więc ja swoim zakończeniem też nie chciałem wprowadzać pewnego rodzaju chaos, bo przed Mistrzostwami Europy nie było meczów eliminacyjnych, były tylko te ważne sparingi. Tam był chyba zaplanowany mecz z Niemcami i z Francją. I pamiętam, że prezes Lato do mnie dzwonił, że chcieliby to zrobić w Polsce, w jednym z tych dwóch meczów. Ja widząc, jaką już mam relację z trenerem Smudą, doszedłem do wniosku, że nie chcę za bardzo przeszkadzać. I kiedy zobaczyłem, że w planie jest też mecz w Grecji na stadionie Olympiakosu, to pomyślałem sobie, że tutaj taką klamrą zwiążę zarówno i reprezentację, i moje występy w klubie, w którym chyba odnosiłem największe sukcesy, więc ja sam poprosiłem o to, żeby to było tam. Na samym początku tak naprawdę prezes Lato nie chciał się na to zgodzić, natomiast ja powiedziałem, albo zrobimy tam, albo nie zrobimy w ogóle, bo ja już nie chcę się ani czuć osaczony, czy jak przyjeżdżam na reprezentację, czuć jakiekolwiek presję, że jestem tu, gdzie tak naprawdę nie powinienem być. Aha. Natomiast jeżeli chodzi o naszą postać teraz w KTS-ie weszło ważną, czyli Piotra Świerczewskiego, nowy trener naszego zespołu, no to wy też parę ładnych lat w reprezentacji spędziliście. Jaką taką najzabawniejszą sytuację pamiętasz związaną z Piotrem Świerczewskim? Ja pamiętam taką dobrą anegdotkę o Piotrku. Mhm. Kiedy ja przypominam sobie te pierwsze momenty, kiedy poznawałem Piotrka, to mhm. też dla mnie raczej był taką osobą, którą kojarzyłem z charakteru i z takiej agresywności na boisku. Natomiast on w takim życiu codziennym on był tak grzeczny, że aż czasami wydawało mi się, że jest za grzeczny jak na piłkarza. I kiedy słyszałem o takiej sytuacji, kiedy Piotrek chyba po powrocie z Francji grał chyba w Lechu Poznań, pojechali na mecz do Pogoni Szczecin. Trenerem Lecha chyba był trener Michniewicz. Aha. Lech wygrał chyba 1-0. Najstarsi zawodnicy, tam był chyba jeszcze Tomek Iwan, poszli do trenera Michniewicza i powiedzieli trenerze, my coś dla pana, to pan coś dla nas. A o co chodzi? Chcemy pojechać do McDonalda. No dobra, chłopcy, tylko tak mi się wydaje, że nie, tutaj pojedziemy sobie w Szczecinie do McDonalda. I autokar podjechał. Drużyna Lecha Poznań weszła sobie w dresach do McDonalda i stoją przy kasie. Wchodzi grupka kibiców ze Szczecina. No pierwsze te słowa nie były za miły, wypierdalać stąd. I Piotrek stanął przy tych kilku potężnych mężczyznach i mówi, panowie, no tutaj są dzieci i rodziny, no nie róbmy wstydu. A co ty mi będziesz, za przeproszeniem, pierdolił? I słuchaj, jeżeli masz jakiś problem, to chodź, wyjdziemy. Piotrek mówi, no dobra, chodźcie, wyjdziemy. Po dwóch minutach wraca Piotrek, wchodzi za nim ten byk, który ma troszkę okrwawioną koszulkę, przestawiony nos i krzyczy do Piotrka, panie Piotrze, a moglibyśmy sobie zrobić jeszcze zdjęcie? Oczywiście, zrobił sobie zdjęcie. Zrobili zakupy i pojechali. I mi się wydaje, że ta historia to najbardziej właśnie
pokazuje, jaką osobą Piotrek. No, żeby Piotrka zdenerwować, to albo trzeba naprawdę się postarać, albo trzeba być idiotą. Ale to ciekawe, no właśnie... czy teraz na wyjazdy na KTS, jak gdzieś tam będziemy jeździć, to trener będzie bardziej wyrozumiały, jak będziemy się chcieli zatrzymać na jakieś jedzonko. Także no zobaczymy. On tam będzie walczył z całą tą. Tak, ale pierwszy... Z całymi trybunami ewentualnie. Jak pamiętam, był będzie, taki... Nie, on będzie wybierał... Wiesz, on będzie wybierał tego najsilniejszego. Pamiętam, mieliśmy taki mecz na jesieni, jak graliśmy z drugim Hutnikiem, no i tam kibice obrażali prezesa Stanowskiego i Wojtka Hadaja, no to myślę, że jakby tak kibice chcieli Piotrka Świerczewskiego obrażać, no to też by tam mógł stanąć z nimi i parę spraw wyjaśnić. Mamy pierwszy telefon, halo, halo, cześć. Skąd do nas dzwonisz, halo? Jak się nazywasz? A mi do mnie zadzwoniliście. Mam was. Cześć, Misiek. Witam, prezesie. Bogusław z Warszawy dzwoni, widzę. Tak jest, tak jest. No i jakie masz pytania, powiedz. Nie, to pan miał zadawać pytania. Żartuję. Ja znam wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi. Ale nie, na poważnie chcecie, żebym ja go coś pytał, na nie, to jest niemożliwe, ja już wszystko wiem. No ale nie wszyscy właśnie wiedzą, nie wszyscy wiedzą o to chodzi. To, co ty wiesz. Ale kurde, szczerze mówiąc, nie słuchałem za bardzo początku waszej rozmowy, znaczy tego kawałek. Więc nie chciałbym wyskoczyć z czymś, co już było. Raczej obecnie Kukasim było, że sobie nie poradził, ale że mógł być lepszym trenerem, niż na to wygląda. I o Czerczesowie, że jest. I o Czerczesowie było o konferencji pożegnalnej, że sam trener Czerczesow poprosił naszego dzisiejszego gościa o to, żeby z nim był wtedy. No, o to takie tematy legijne były poruszone. Nie za dużo jeszcze. No bał się, no wiadomo, że Misiek zawsze go ten musiał bronić, bo był taki chłop łagodny i ten, więc żartuję. Szczerze mówiąc, jakby nie wiem, co powiedzieć w sensie takim... To ja bym zapytał inaczej, ja bym zapytał ciebie o najlepszą, najsympatyczniejszą, najciekawszą historię, jaką ty masz z Michałem Żewłakowym. I tutaj już proszę bardzo, dowolność. To może Misiek sam w takim razie powiedzieć, jak Orlandosa kupowali, jak zadzwonili do mnie w nocy, że mają napastnika, pojechali. Tutaj uśmiech jest duży, więc proszę, historia bardzo. Musi być ciekawa. Uważam, że to jeśli chodzi o historii, które jeszcze nie miały światła dziennego, jest warte opowiedzenia. W każdym bądź razie chyba koło trzeciej odebrałem telefon od chłopaków, że mają napastnika. Byłem na tyle przytomny, mówię, panowie, ale po stopera pojechaliście. No ale mi się już możesz to powiedzieć, wydaje mi się. Nie, w ogóle taka sytuacja. Ja to w ogóle, jeśli chodzi o sport, to sport, ja kieruję się kryteriami, że to mają być emocje. Bo dla mnie sport jest po to, by tworzyć emocje. I tak naprawdę, jeśli chodzi o na przykład o transfer Landosa, to podejrzewam, że gdyby ktoś dzisiaj patrzył, jakimi my sposobami żeśmy go pozyskali, no to by powiedział, że tak się transferów nie robi. Pewnie no dobra, miałby rację. No, dobry transfer. I zarobiliśmy kasę. No i ja Orlando Sa, to pierwszy kontakt to był w dyskotece. No. Ale spotkaliśmy się przy barze. No. Ale mówię, skoro do mnie spod tego baru. Skoro się nie boi wychodzić, się strzela bramki, to znaczy ma to coś. No. A tak naprawdę to my żeśmy dostali. Na legijne mail. Słuchaj, mamy napastnika. Ja mówię, tu jest trzecie rano, pojechaliście pod stopera. Wiem, a ono 10 rano podpisuje kontrakt, więc musimy się z nim dogadać. Już dzisiaj, bo nic z tego nie będzie inaczej. No była to historia, która się też trochę ciągnęła i był taki nawet moment, że to chyba po dwóch czy po trzech tygodniach to stanęło w martwym punkcie i ten transfer to my żeśmy zrobili, w ogóle to były pierwsze okno transferowe, którym ja tak naprawdę już brałem udział. I wtedy był transfer Andrzeja Dudy, który naprawdę nas... Transfer Andrzeja Dudy to nasz rozmówca telefoniczny też. Psychicznie i życie naprawdę zmęczył wszystkich, którzy brali w tym udział. Guillerme, którego wzięliśmy w zasadzie nie widząc, jak on gra, bo on był już oddelegowany do drugiej drużyny Bragi i nie mógł w niej grać. I trzeci Orlando Sa. No i... Patrząc z perspektywy czasu, no to kapitalny transfer. Ale z tym Orlando Sa to powiem, że jeszcze może to dobry był moment na ten pierwszy kontakt, bo jak byłby trzeźwy i usłyszałby Legia, to nie wiem, żeby się tak łatwo zgodził. Ale szczerze, to tak jak Orlando, no to była osoba, która lubiła żyć, to tak naprawdę to ja Orlando nigdy nie widziałem w takim stanie, żeby się zastanowić albo żeby się wstydzić. Mhm. No wydaje mi się, że on inna kultura. To w jakiś sposób, nie wiem... ułożyć w odpowiednie proporcje. No ja sam to jestem... Prawie. Tak potrafił się poprawić, że nikt o tym nie wiedział.
sam jestem przykładem piłkarza, który no, też podczas kariery się bawił i ja, tak jak już kiedyś mówiłem, to mecze nie kończyłem przy ostatnim gwizdku sędziego, tylko przy ostatniej szklance na barze. Przy ostatniej lufce. Nie, ale to jest z Orlando Saez, bo kiedyś jadłem siadanie na Charlotte na placu Zbawiciela i o 8 rano w okularach przyszedł, tak widać, że zmęczony, bo to była niedziela, więc, a to było akurat też się po meczu zbiegło, pewnie, tak? Że w sobotę no. Legia grała, więc... To jeśli chodzi o jakieś... To i tak dobrze, że przyszedł. Śmieszne, to może akurat powiem, jak skończyliśmy to okno transferowe i wszystkie te trzy transfery, żeśmy zrobili, ja pamiętam, że skończyliśmy to chyba o godzinie 12 w południe ostatniego dnia. Ja mówię do Bogusia, Boguś, skończyliśmy. Wszystkie papiery przyszły. Czy można to jakoś uczcić? Jak chcecie, nie ma problemu, tylko wiecie, no praca jeszcze dzisiaj jest do wykonania. Mhm. Zadzwoniliśmy do świętej pamięci Jorgos Paros. Jorgo, potrzebne jest jedzenie dla 30 osób. Potrzebny jest ogólnie materiał na mały bankiecik, nie? Jak Jorgo przywiózł to samochodem, jak zaczęły wjeżdżać te kontenery, on przyszedł Boguś i mówi, a co wy robicie? Ja to myślałem, że wy tam w swoim gronie, jeśli chodzi o scouting, tam 6 osób. Ja mówię, nie no, Boguś, to jest na 30 osób, tam trzeba z 4 departamenty zwolnić. Więc o 13 poszedł mail, że praca dzisiaj jest do 13.30. No i w sali zarządu zamieniliśmy sobie małe Paros. Było tańczenie na stołach jak w Paros, czy nie? No była muzyka, było dobre greckie jedzenie, była lampka wina i troszkę muzyki. Ale też właśnie tutaj do obu z was mogę tę historię zacytować, no bo też w tym twoim pierwszym oknie transferowym to ty negocjowałeś się, Michał, chyba transfer Dominika Furmana. No i generalnie no to tak pracę... Nie. To nie w pierwszym... Michał wtedy jeszcze w piłkę grał. A, okej. Okay. Do gdzieś później, tak? Ale to była taka historia z Toulouse'ą, tak? Że tam podobno 2 miliony euro. Nie, to był pierwszy raz, kiedy prezes Leśniodorski powiedział, że ja mam miść i to mam załatwić. No właśnie. Ja taki troszkę zdenerwowany mówię, Bogu szczerze, ale ja tu no do tej pory nigdy w takich sytuacjach nie brałem udziału. No ja tam mogę pójść, ale to chodź tu. Nie, pójdziesz, ty masz sobie poradzić. I wtedy faktycznie chyba było coś takiego, że... Była jakaś tam konkretna suma, która była niezbędna do tego, by ten budżet utrzymać. Więc no ja to czułem na sobie naprawdę taką odpowiedzialność i szczerze mówiąc, to szedłem na tą negocjację z dyrektorem sportowym Toulouse. No brązowe getry, no, co wam powiem. No. Poszedł ze mną Dominik, tak troszkę dla otuchy i co chwila wychodzenie do Bogusia, spytać się, czy w ten sposób. No przyszliśmy, powiedzieliśmy finalną wersję, jak to wyglądało. To szczerze, ja miałem wrażenie, że ja schudłem, tak jakbym, nie wiem, przez 2 miesiące na siłowni trenował. Spadł mi kamień z serca. Boguś mówi, no widzisz, szybko się nauczyłeś, dlatego poszedłeś. No. No tak, bo to też dobrze obrazowało to stwierdzenie, które ty też, Michał, kiedyś powiedziałeś, że z pewnym elementem czynności damsko-męskiej w tle, czyli ile sobie napracujesz, tyle wydasz. Czy to tam, było... oczywiście to trochę było tak... Bo ta nadwyżka była ta, co ty sobie napracowałeś. Z humorem, ale wydaje mi się, że w tamtym okresie my w Legii to żeśmy... W ogóle w tym całym biurze mieliśmy taką fajną sytuację, że nawet jak był taki troszkę martwy okres, to się ludziom chciało przyjść do pracy, bo było trochę śmiechu, było troszkę takich fajnych relacji. Ci ludzie jakoś tak bardzo, bardzo byli zżyci. Co jakiś czas był, nie wiem, czy jakaś tam impreza integracyjna, czy nawet wspólne wyjazdy na mecze pucharowe. I to wszystko jakoś tak ten całe biuro scalało. I nieważne, czy ktoś tam pracował w księgowości, czy ktoś pracował, nie wiem, w ticketingu, czy przy transferach. My też przez jakiś czas, to pamiętam, że byliśmy nazywani taki departament Dolce Vita. Jeżdżą sobie po Europie i się bawią. Więc ja też pamiętam, jak się przynosił... Słuchajcie, panowie, mi się wydaje, że najlepiej będzie, jak ja się zrobię. No właśnie, bo tak się zastanawiam, prezesie Bogusławie, czy jeszcze jakieś jedno pytanie, jedna historia, która tutaj może naszego gościa podkręcić na sam koniec, może?
Jak dobrze wam będzie szło, to coś wam podeślę na Twitterze. Ja mam dobrze. Jeszcze taki pomysł, że teraz robimy Hyde Park z Michałem, a swego czasu zaprosimy prezesa. Prezes już adres zna dobrze, także wie. Jak... Więc będziemy mieli chwilę do pogadania dłużej. Prezesie, dziękuję bardzo, lepiej. Dobranoc, bo wiem, że prezes zmęczony. Tak jest, wszystkiego dobrego. No ale dobry ten departament Dolce. Dolce Vita, tak, to zapamiętamy, to jest ciekawe, ale to też jest ciekawe, że teraz jest właśnie mówione, że no, jak drzwi były wszystkie otwarte, to teraz no, jest taki klimat, że drzwi są wszystkie zamknięte, no więc to też mi się wydaje, że przejawia się na atmosferę. Znaczy, no ty sam, Michał, powiedziałeś, no bo ty pracowałeś już po tej zmianie właścicielskiej, ale mamy telefon, to odbierzmy od słuchacza, może później będziemy dalej te tematy kontynuować. Halo, cześć, jesteś z nami. Cześć Daniel, z tej strony. Cześć Daniel. Cześć. Ja bym się chciał troszeczkę zmienić temat. Michała chciałem się zapytać o ten niesamowity klub, w którym on występował w Turcji. I czy on już wtedy był taki zwariowany jak teraz, że ściągał po 15 graczy w jednym dniu? No aż tak zwariowany nie był, natomiast no, sam fakt, że ja po 10 miesiącach stamtąd po prostu się spakowałem i wyjechałem, świadczy o tym, że on nie był do końca poukładany. No, ale zapłacili chociaż? No właśnie. Ja miałem akurat taką sytuację, że kiedy dostałem propozycję kontraktu i ją przeczytałem, to pomyślałem, że albo tam pracują ludzie, którzy nie są do końca świadomi tego, co podpisują, albo to jest jakiś wielki szwindel. Natomiast miałem o tyle, nie wiem, oleju w głowie, czy na tyle sprytnie to zrobiłem, że 50% pieniędzy dostałem od razu przy podpisie i pozostałe 50% było rozbite na pensję. Więc nawet jeśli tych pensji do końca nie zapłacili, to ja przez te 10 miesięcy jakoś bardzo stratny nie byłem. Natomiast no, ten 10 miesięcy, ja tam pojechałem w wieku 34 lat, no już pozwoliło mi ocenić, że ja jeśli chodzi o grę za granicą, to wydaje mi się, że to co miałem zrobić, to zrobiłem i tak mi się szczęśliwie ułożyło, że wróciłem w kwietniu. 2 miesiące potrenowałem sobie ze Zniczem Pruszków i udało mi się podpisać kontrakt z Legią, więc ja ogólnie rzecz biorąc byłem naprawdę szczęśliwy, że wracam raz, że do Warszawy, do domu. Drugi raz, że jeszcze na koniec kariery będę mógł naprawdę pograć o te najwyższe cele w takim klubie, o którym no, też marzyłem w młodości, żeby w nim grać. No tak. Dobra. No to jest właśnie też podobna kwestia, chyba jak słuchałem pan z Danem, bo też dużo było głosów, że po co on tam idzie, przecież nie płacą. Ja tam chyba piłkarz mówił, że on po prostu sobie załatwił na wstęp od razu tam jakąś część tej kwoty, żeby później nie chodzić, nie zebrać w tej Turcji, tak? Coś takiego było, nie? Szczerze, konkretów, jeśli chodzi o umowy Michała Paznana, nie znam, natomiast wydaje mi się, że znając, że jego i wiedząc, że jego menadżerem jest Mariusz Piekarski, to na pewno mu tak zabezpieczył wszystko, że to raczej Turcy będą biegali za nimi, a nie oni za Turkami. Aha. Okay. Słuchaj, dzięki wielkie za ten telefon. Mamy pytanie. Tak. Będzie, zapraszamy do kolejnej. Tak, dzięki wielkie. Dzięki. Gratuluję bardzo Michałowi w ogóle ponad 100 występów w kadrze, nie? Tak jest. To dziękuję. Mamy pytanie od Krzysztofa Stanowskiego. W sumie nigdy nie zapytałem, a ciekaw jestem, jak wyglądały pomeczowe dyskusje pomiędzy tobą a Arturem Borucem po samobójczym golu w Irlandii. Pozdrawiamy naszego pryncypała. Nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, natomiast wiem, że było dużo ciszy i nawet był taki moment, że Artur chyba był trochę zły na mnie. Mhm. Z jednej strony potrafiłem to zrozumieć, bo akurat w tym miejscu, w którym to się wydarzyło, no to było najmniej trafne miejsce, szczególnie dla piłkarza Celticu Glasgow. Natomiast z drugiej strony, no to, co nam się przydarzyło, to też nie było ani zamierzone i mimo tego, że ja jako jeden z niewielu pokonałem Artura Borucza z ponad 30 metrów, ja też miałem ciężkie chwile. Ja pamiętam, że my żeśmy w pierwszej wersji chyba ze sobą nie gadali. Przyszliśmy do pokoju, akurat byliśmy razem w pokoju. I ja poszedłem na rozmowę do trenera Benhakera. Trener Benhaker mówi, szczerze, nie mam pretensji o to, co żeś zrobił. Bo tak naprawdę to dzisiaj to wszyscy odwalali takie numery. No akurat ty żeś zrobił coś takiego, że o tobie pewnie będą mówić najwięcej. I następny mecz graliśmy chyba z San Marino. I on w tam następnym meczu z San Marino nawet mnie nie wystawił do składu.
Też byłem troszkę zdziwiony, mówię trenerze, no to tak najlepszym lekarstwem przy takich sytuacjach to jest właśnie następny mecz. Gramy z San Marino. Artur Bor zresztą wyjechał w ogóle z grupowania wtedy przed San Marino. I trener Ben Hacker powiedział, wiesz co, nieważne czy gramy z San Marino, czy gramy z Hiszpanią, gramy mecz reprezentacji Polski i gramy mecz eliminacji. Ja potrzebuję ludzi, którzy są skoncentrowani, psychicznie mocni, a wydaje mi się, że ty i Artur troszkę ucierpieliście. Więc ja to uszanowałem. No, mecz się skończył wynikiem 10-0. I z Arturem po jakimś czasie tam już wiadomo, że żeśmy troszkę żartowali. Natomiast te pierwsze nasze rozmowy, to tak chyba Artur się zastanawiał. Co ja w ogóle nie wiem, dlaczego to zrobiłem, albo dlaczego akurat to się stało tam. No to też nie był jakiś tam strzał, czy tam, tak jak mój inny samobój Wojtka Skaby w finale Pucharu Polski, no on był z 5 metrów i tam już można było podejrzewać, że Michał, no strzeliłeś tak, że napastnik to naprawdę by chciał tak nadstawić głowę. Tutaj to po prostu było podanie, ta piłka skoczyła, no czysty przypadek, aczkolwiek sytuacja, która spowodowała, że żeby z takich opresji wyjść do następnych meczów, no trzeba było się troszkę napływać. Ale wiesz, Michał, to właśnie takie pytanie jeszcze, jako ty wtedy, jako już doświadczony obrońca, nie brałeś, widzieliście na jakim kartoflisku grali, bo to było kartoflisko, a nie boisko, tak? Że, bo często się mówi, no nie, no obrońca nie może podać światło bramki, prawda? Bo to jest ta główna zasada, nie? No ale to przy takim podaniu od razu bierzesz to pod uwagę, po prostu grasz i jesteś spokojny, tak? Chyba w tym momencie nawet się nie zastanawiam, no, gdzie jest bramka. No tak, nie, to było często my tutaj mówimy też, no nie może mu zagrać światło bramki, bo się może wydarzyć taki klop czy coś w tym sytuacji, ale wiesz, no ale... Ja myślę, że to psychicznie, to nawet doświadczony zawodnik, no w tym meczu to ja zrobiłem nie jeden błąd, tylko tam naprawdę tych błędów to było dużo. I człowiek, kiedy już tak troszkę ta psychika cierpi, to troszkę ucieka do takich najprostszych rozwiązań, więc to też nie było coś wymyślone, to było to coś instynktowne i tak naprawdę ta kupa nieszczęść to przelała się jeszcze bardziej. A dzisiaj możemy się pośmiać, no tak naprawdę, no kto, ilu Michał, strzeliło Arturowi bramkę z 35 metrów to po ziemi? No tak, Michał, byś grał z Borucem w czasach Janka Tomaszewskiego, to by złapał piłkę w ręce i byłby spokój. Tak jest, no dzisiaj się z tego śmiejemy, ale wtedy no była duża nagonka na reprezentację. Ale bo tam wtedy ogólnie wszyscy zagrali katastrofę, to była Irlandia, razu to była Irlandia Północna, tak? A nie Irlandia pierwsza chyba? No, tak. I w ogóle, no 3-1, tak? Wiesz, mówimy o tych eliminacjach, gdzie teraz nawet często prezes Boniek przypomina, jak mu się zarzuca, że no tak, wygraliśmy grupę w eliminacjach, ale co z tego? On mówi, no tak, a pamiętacie w 2010, żeśmy mieli jeszcze większe dziady i tam dopiero piąte miejsce. I tak w ogóle zastanawiam się, jak z twojej perspektywy wyglądała ta kadencja Lobenhakera, no bo wiemy, że jak zaczynał, to ordery od prezydenta, no niemalże go wyniosono na ołtarze. A skończył no za autokarem w Słowenii. Wiadomo, że jakby sam sposób zwolnienia, mało elegancki, mówiąc delikatnie, ale no te wyniki też się wam posypały. Ja tylko dodam jeszcze do tego, czy ten moment właśnie, mecz z Irlandią, to był jeden z trudniejszych momentów w kadrze, że tak pod względem psychicznym ten czas po meczu? Tak. To był jeden z takich cięższych momentów, bo tak naprawdę to... Gdyby się, nie wiem, gdyby człowiek przegrał, nie wiem, z Niemcami po jakimś tam niefartownym zagraniu, to jeszcze można było powiedzieć, że nie wiem, po walce, pech czy coś. Tak naprawdę to my żeśmy tam przegrali z drużyną, z którą powinniśmy wygrać i po tak słabym meczu, my byliśmy w tym meczu faworytami, my tak naprawdę powinniśmy, jeśli chodzi o tą grupę, to no, tam rozszarpywać tych rywali. A z drugiej strony, no, zawodnik, który jest kapitanem, który jest jakimś tam, nie wiem, powiedzmy na tamten czas ostoją obrony, a robi rzeczy, o które można, nie wiem, o których nie wybacza się nawet debiutantowi. No, był to taki moment, że pamiętam, jak po meczu miałem pójść do wywiadu. Oczywiście poszedłem, ale w głowie miałem 1000 myśli, co powiedzieć i to taka podniosła chwila, żeby też ludzie słuchający mojego wywiadu nie odebrali tego, że ja na przykład sobie z tego, nie wiem, czy żartuję, czy drwię, czy to dla mnie to jest, było, minęło, przyjdzie następny mecz, to też nie można ubrać w jakieś takie trywialne słowa albo w jakąś taką oklepaną regułkę. To szczerze, to ten wywiad to kosztował mnie niewiele mniej niż cały ten mecz.
A z tym trenerem Benhakerem coś zauważyłeś, że on się zmienił z czasem? Nie, ja myślę, że też jego postrzeganie jego osoby się zmieniło. I tak naprawdę, to jeśli chodzi o każdego trenera w reprezentacji, to ja to mam wrażenie, że to jest taki okres trzyletni, to jest taki cykl trenera. Patrząc nawet na... Czyli co, z perspektywy czasu oceniasz, że po tym Euro w Austrii dobrze by jakby odszedł, tak? Nie, może też on poczuł się troszkę pewniej i też, nie wiem, w rozmowach z ludźmi ze związku to też pokazywał coś takiego jak na przykład Besnik Hasi, kiedy przychodził do Legii. Że już teraz, wiadomo, że Holendrzy to też są ludzie, którzy czasami potrafią powiedzieć, co myślą i potrafią ustawiać sobie rzeczy tak, żeby im pasowało. On przez ten okres eliminacji i awansu i awans do Mistrzostw Europy dla nas był naprawdę takim wzorem, takim ojcem i osobą, która nawet piłkarzom, którzy grali wtedy w polskiej lidze, udowodnił, że oni mogą czuć się mocni i wcale nie muszą czuć się gorsi niż ty, którzy przyjeżdżają z klubów zagranicznych. Natomiast no później to tak jak w każdej drużynie. No jak nie ma wyników, to atmosfera się psuje. Oczywiście media do tego dokładają. Ktoś, nie wiem, powie o jedno słowo za dużo, zostanie to wyciągnięte. Później kolejny mecz, który nie poprawia sytuacji trenera. Tak naprawdę wszystko idzie ku upadkowi. Słuchajcie, zakończył się mecz Schalke-Hertha, więc króciutki, szybciutki raport od Kamila Kani, co tam się wydarzyło, czy Krzysztof Piątek strzelił kolejnego gola, czy też nie. I za minutkę do was wracamy w Hyde Parku z Michałem Żewłakowym. Słuchasz Weszło FM. No na razie nie wrócimy jeszcze do Hyde Parku, ponieważ nasi goście wyszli na przerwę i wiadomo, trzeba złapać troszeczkę oddechu, troszeczkę odpocząć. Króciutka muzyczka, szybko 3 minutki i wracamy, ale informacja jest taka, że przedłużamy Hyde Park co najmniej na ten moment do 30 minut po północy, 0:30, także na razie mało tych telefonów było, ale za chwil kilka, miejmy nadzieję, będzie więcej, też będziemy was dopuszczać, bo oczywiście sami tutaj mamy mnóstwo ciekawych pytań i się czasami tutaj z Ciechanem przekrzykujemy, ale to pozytywnie, to fajnie, to znaczy, że jest dynamika, ale ja już nie przedłużam, tylko gramy muzykę i wracamy później do was. Przypominam, Hyde Park do 0:30 do 30 minut po północy dzisiaj, co najmniej z Michałem Żebłakowem. Gol! 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 Weszło! 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 I jesteśmy z powrotem. Wojciech Pieda, Daniel Ciechański, Wojciech Kowalczyk, ale dzisiaj przede wszystkim Michał Żewłaków, naszym gościem na Hyde Parku. Dzwońcie do nas, 22 219 50 31, to jest nasz numer do studia. Możecie pytać Michała Żewłakowa o wszystko. Oraz pod hashtagiem Weszło FM też możecie pytać. Jest taki na Twitterze, ty nie masz Twittera, taki Jacek Gnój słynny, tak się nazywa, ma sporo tam followersów i zadaje pytanie. Czy pan Michał lubi słuchać swojego brata Marcina komentującego mecze TVP? Czy zauważył, że nadużywa przy komentowaniu pewnych słów, takich jak okazale, czy wydaje mi się? Ja często rozmawiam z Marcinem, jeśli chodzi o jego komentarz i pamiętam, że po jakimś okresie to powiedziałem, Marcin, dla ciebie troszkę mówisz za ładnie. To tak jakbyś, nie wiem, przedstawiał troszkę poezję. Mi się wydaje, że ludzie chcieliby posłuchać o tym, co się dzieje na boisku w takim troszkę prostszym wydaniu, ale wydaje mi się, że to też był Marcin na początku takiej drogi, troszkę się starał i to jest takie trochę staranie jak młodego piłkarza, który chciałby się jak najbardziej zaprezentować. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że Marcin merytorycznie dobrze to robi, a pewne rzeczy to tam z czasem sobie wygładzi. Jeżeli chodzi o twoją karierę w Legii, jeszcze tą piłkarską, no to pamiętamy, że no jednym z takich ciekawszych momentów wtedy też pewnie w szatni gdzieś dla was do delikatnej być może szydery był moment, jak Iwica Wrodole, jak wasz kapitan sobie zrobił przeszczep włosów. I tak się zastanawiam, czy to prawda, że wtedy on miał zakaz główkowania bodajże po tej akcji, a wy sobie ustaliliście z Danielem Liboją, że cięte róże będziecie grali, żeby tylko główkował. To pamiętam, że Daniel Liboja wtedy mówi, Michał, dawaj wszystko na Iwicę, na głowę. Dawaj, niech potarga mu się troszkę szuprynka, nie? Jeśli chodzi o Daniela Liboję, to on też był taką osobą, która lubiła i żartować, i lubiło... On tak, nie lubił ciężkiej pracy, natomiast to był taki człowiek, który nawet kiedy się nie wysilał, to on dawał jakoś drużynie, więc niektóre rzeczy tam... Pewnie na niektóre rzeczy trenerzy czy piłkarze tak samo przymykali oko, bo
Pamiętam jego chyba pierwsze 4 miesiące w klubie, to poniedziałek zostawał masaże, wtorek zostawał masaże, środa masaż, w czwartek wychodził tak potruchtać, w piątek wychodził, żeby się troszkę przepłacić na rozruchu, w sobotę wchodził, strzelał bramkę, no i od niedzieli znowu miał ten sam rytm. Żeśmy się zastanawiali, że on chyba w ciągu pierwszych 6 miesięcy to odbył tyle treningów, co niektórzy przez miesiąc. Mhm. No ale w sobotę na pewno nie kończył występem meczowym. Tylko jeszcze później gdzieś się ruszał. Mamy słuchacza na linii, także odbieramy telefon. Halo, halo, cześć, jesteś z nami. Witam, witam, cześć. Cześć, jak się nazywasz, skąd dzwonisz? Adrian z Augustowa. Cześć, Adrian, słuchamy. Mam takie pytanie do Michała. Dotyczące kadry Jerzego Engela, bo moim zdaniem piłkarzem był Emanuel Isadebe i mam takie pytanie, bo dużo było wywiadów, dużo raczej, że był to piłkarz, który chodził swoimi słowami, a jak to było od kulis, kto najbardziej z nim się trzymał, kto był tłumaczem, jak się w ogóle dogadywaliście, czy po prostu był on swój świat i te bramki jakoś tam strzelał, jak on w drużynie funkcjonował? To fakt, że to był taki trochę piłkarz, który miał, chodził swoimi ścieżkami, on był raczej taki cichy, to nie była jakaś tam dusza towarzystwa, natomiast on po jakimś tam okresie chyba 3-4 miesięcy, kiedy okazało się, że był jednym z tych wiodących piłkarzy, który decyduje o tym, jak wyglądała przynajmniej ta nasza gra ofensywna, on się troszkę rozruszał. Na początku ja byłem taką osobą wraz z bratem, która troszkę mu pomagała, czy była takim łącznikiem, jak również sam trener Engel. Ale Emanuel to też nie był taki łatwy człowiek, on nie był ufny, on też sobie tak dobierał, czy dopuszczał do siebie ludzi, tak bardzo układając sobie te relacje. Wydaje mi się, że gdybyśmy spytali niektórych piłkarzy, którzy grali w kadrze Engela, jaką osobą był Emanuel Olisadebe, to tak do końca by nie potrafili określić profilu jego, nie wiem, charakteru, czy niektórych zachowań. A jak się odniesiesz do tego, bo później były, jak trener Engel odszedł, za pozostałych trenerów on się nie umiał odnaleźć, że niby kontuzję symuluje, że ten jego wiek nieprawdziwy, szczerze, to jak sądzisz, czy to są totalne plotki były i przez dziennikarze pisane, czy mogło coś w tym rzeczywiście być, że rzeczywiście jak trener Engel odszedł, no to zgasł jak świeczkę o dziwo, no on jest niestety, jak Wisłę obejmował, to znowu ten Oli nam znowu napsuł krwi, ale jakoś ten trener Engel miał do niego taką ciosko rękę i dalej z nim źle się działo. Jak ty się do tego odniesiesz? No na pewno trener Engel dla niego był taką istotną osobą i wydaje mi się, że trener Engel był dla niego dużym wsparciem. Tak naprawdę to te początki Emanuela w reprezentacji to też była trochę taka obawa, jak on zostanie odebrany u nas w drużynie przez kibiców, no bo to był jedyny ciemnoskóry piłkarz i taki to na tamten czas to był troszkę taki eksperyment albo jakiś tam wyjątek. I wiadomo, że zachowania w Polsce wtedy, jeśli chodzi o ciemnoskórych piłkarzy, to tak było 50-50. On troszkę obronił swoją pozycję golami i występami w reprezentacji, natomiast tam pewnie też byli tacy, którzy do końca no nie byli mu przychylni. Nie no, z tego co ja wiem, to szał był naprawdę na niego, jako mu młodzi ludzie, to go podziwialiśmy, że jakoś ja jako kibic to się za bardzo z tym, może na stadionach jakieś to bydło, się nie spotkałem, że jakieś takie problemy, że jakoś mimo wszystko tymi bramkami on sobie nasze serca kupił, bo jednak miał ten ciąg na bramkę, miał to klasę, no to jak jeszcze jestem na linii, no to chciałem o drugiego piłkarza zapytać, jak to było z Ebim Smolarkiem, czy twoim zdaniem te jego ruchy kadrowe, czy w Borussii nie powinien dłużej zostać, bo wtedy też pochyła była, wszedł w dół. Jak myślisz, czy to był błąd, że on z tej Borussii oszedł, bo wtedy akurat zaraz polska kolonia powstała i to wszystko ruszyło, bo jednak moim zdaniem trochę jego tego kariera wyhamowała i za szybko moim zdaniem się skończyła, a się zapowiadał świetnie. No chyba po transferze swojej Nordu do Borussii to miał taki naprawdę swój dobry okres i jeśli chodzi o grę klubową i później w reprezentacji z Borussii, jeśli się nie mylę, to poszedł chyba do Racingu Santander, do Hiszpanii. Nie wiem, czy to do końca była akurat liga pod jego, natomiast no, mi dzisiaj to ciężko powiedzieć, czy to były dobre ruchy. No wiadomo, że kiedy idzie się z Niemiec do Hiszpanii, to teoretycznie nie jest to cofanie się albo, nie wiem, krok wstecz.
Natomiast no zdecydowanie lepiej chyba czuł się raczej w tych warunkach niemiecko-holenderskich. I to był piłkarz, mimo tego, że on nie był jakiejś tam wielkiej postury, to był Walczak. Ja tak naprawdę Ebiego bardziej poznałem za kadencji trenera Benhakera. I wydaje mi się, że trener Benhaker w reprezentacji też na niego znalazł taki sposób. To był człowiek, który nigdy nie miał na sobie jakichś takich zadań taktycznych. To był trochę taki wolny elektron. A to był człowiek, który i walczył, i potrafił się wpierdzielić, potrafił strzelić bramkę. To był człowiek ambitny. Natomiast to też był taki człowiek, który chodził swoimi ścieżkami. On na obozach najczęściej to siedział w pokoju. Czasami to zawodnicy się zastanawiali, czy Ebi wyjechał, czy Ebi dalej z nami jest. I wydaje mi się, że on się czuł najlepiej wtedy, jak mu tego jego stanu nikt nie zmieniał i nie próbował wymuszać na nim, by Ebi się zmieniał. No. Jego trzeba było takiego przyjąć i wtedy on funkcjonował najlepiej. Dzięki wielkie za telefon. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Wychodzi, że dobrego, dobranoc. Dzięki wielkie, tak. Ebi Smolarek, no to przede wszystkim wszyscy go pamiętamy z tego meczu z Portugalią. Natomiast ja chciałem zapytać ciebie o taką postać jak Grzegorz Szamoturski. Kiedy wy się właściwie skumaliście, jak ty pamiętasz ten moment, no bo dobrymi kompanami jesteście teraz w Zagłębiu Lubin, też mieliście okazję. Z Grzesiem Szamoturskim pamiętam dwie sytuacje. Pierwszy raz, kiedy zostałem powołany do reprezentacji U17, którą prowadził Mirosław Jabłoński, przyjechałem na reprezentację, obóz w Wiśle, w ośrodku Start. Tam chyba wcześniej przyjeżdżała kadra Piechniczka na zgrupowania. No tam ten Piechniczek przy kominku lubił siedzieć w górę. Ale tam większość drużyn, ja z Legią jeździłem też tam. Szamo w zasadzie w wieku 17-18 lat on wyglądał tak samo, jak wyglądał, kiedy już był dorosłym piłkarzem. Duży chłopak, odważny, zawsze wyszczekany. Tylko włosów miał trochę jeszcze wtedy. Troszkę tak, troszkę miał więcej włosów. Pamiętam, że na tym zgrupowaniu pierwszy raz przyjechałem taki trochę wystraszony i przyjechał Tomasz Kiełbowicz. Razem byliśmy w pokoju. Grzegorz Szamoturski podchodzi do nas i mówi: graliście w Ekstraklasie? Graliście w lidze? Tomek Kiełbowicz mówi: no ja zadebiutowałem, co prawda nie grałem jeszcze dużo, on chyba grał wtedy w Rakowie Częstochowa. Ja mówię, że ja jeszcze nie. Przywitał się z Tomkiem, ze mną się nie przywitał. Na następną kadrę, jak przyjechałem, już byłem po debiucie i to na Siarce Tarnobrzeg. Pamiętam, wszedłem chyba w 92 minucie. Na minutę nawet piłki nie dotknąłem, ale już zadebiutowałem. Kiedy podszedł, mówi: jak tam w lidze grałeś? Tak, zagrałem. Szamo jestem. Więc on był taką osobą, która trochę narzucała taką sportową hierarchię. On był zawsze odważny, zawsze wygadany. Ale ta moja znajomość z Grzesiem, my potem żeśmy jeszcze wspólnie tam występowali w reprezentacji, te nasze drogi troszkę się krzyżowały. Ja zawsze do niego miałem słabość. Raz, że dla mnie to był zawsze dobry bramkarz, który może poprzez to, że podczas swojej kariery gdzieś tam podejmował lepsze bądź gorsze decyzje i tak naprawdę na miarę swoich możliwości, to wydaje mi się, że nie zrobił takiej kariery, jak mógłby zrobić. Natomiast on później, kiedy w Legii spotkaliśmy się, on jako już trener, czy w akademii, czy nawet przy pierwszym zespole, dla mnie on ma taką jakość, on dostrzeże. Piłkarza, który ma talent, w zasadzie bramkarza. I tak naprawdę to pamiętam taką sytuację, kiedy mieliśmy trzech młodych bramkarzy w Legii i trzeba było jednego z tych młodych wziąć na obóz. Radosław Majecki miał wtedy chyba 15 albo 16 lat. I Grzegorz Szamotowski powiedział: to będzie bramkarz, który w Legii zaistnieje. Było dużo rozmów, czy on fizycznie jeszcze może powinien się troszkę wzmocnić, obudować, że to może dla niego za wcześnie, żeby też nie zwariował. Grzegorz Szamotowski przyszedł, mówi: w Legii jest trzech młodych bramkarzy w akademii, którzy mogą tu zaistnieć. Radosław Majecki, syn Leszka Ojrzyńskiego. O. Kuba. Kuba Ojrzyński i młody Miszta. Tak naprawdę o każdym, o każdym się mówi, że może zrobić. Się mówi. Więc dla mnie to jest chłopak, który ma oko do bramkarzy, który potrafi z nimi współpracować. Oni go lubią i dla mnie to jest taki trener bramkarzy, którego
pewnie chciałby mieć każdy klub w Ekstraklasie. A myślisz, że może podążyć drogą trenera Krzysztofa Dowhania? No bo tyle, co pieniędzy trener Krzysztof Dowhań przyniósł do Legii, to wydaje mi się, że żaden z trenerów nie przyszedł, nie przyniósł. Myślę, że tak. No, o ile, nie wiem, charakter Grzezia w jakikolwiek sposób nie pokrzyżuje tych planów, to wydaje mi się, że Grzegorz Szamotulski może być naprawdę wybitnym trenerem. Dlatego też między innymi ja Grzegorza ściągnąłem do Zagłębia Lubin, bo raz, że mam trochę do niego słabość, bardzo go lubię, a drugi raz bardzo go cenię, bo dla mnie to jest naprawdę fachowiec. 22 219 50 31, przypominamy numer, bo gość nie lada, więc macie okazję zadzwonić. Natomiast ja tylko tak, bo tak tu się przewinął teraz Szamotulski, była ta taka... No, problem z Borucem był ten taki krótkotrwały gdzieś, Irlandia Północna, tak? Ten samobój. Znaczy to może ale, nie był ale, jakiś nie, tam znaczy, problem, nie, natomiast problem, sytuacja taka, ciężka. Tak. Ciężka ten, no dobrze, no ale sytuacja z Borucem gdzieś inna po przylocie z grupowania ze Stanów Zjednoczonych? No nie, no znaczy, to wiesz, no... Wtedy ja wziąłem wszystko dla siebie. Nie no, widziałem, to każdy widział, tak? I, znaczy to nie chodzi o no, bo pamiętamy, że to Franciszek Smuda zarzucił, że ewentualnie ktoś napił się wina na pokładzie samolotu, tak? To wiesz, co później się okazało, gdzieś tam, gdzie Franciszek Smuda zawsze pił wino sobie z redaktorem Kołtoniem na przykład, nie? I, nie, no, to też Michał chyba wiele razy opowiadał, że to po prostu ten Smuda szukał czegokolwiek, żeby nie, się ja wiem o tym, że przywalić, nie, mówiąc nie, delikatnie. Oczywiście, no, znaczy akurat jemu i Borucowi, tak? Tylko mówię, i to, wtedy to tak, nawet ci, co stawali w obronie, tak? Jak zobaczyli później to zdjęcie, tak? Michał Żewaków. No, Amerykanin wyglądał, fan NBA. Znaczy, wiesz, to było fajne, to było wesołe, to było normalne, tak? To wy żeście nie polecieli tam w garniturach PZPN-u, ani nie wracaliście, tak? Ja to szczerze, to jak patrzę na to zdjęcie, to wydaje mi się, że tam jedynym problemem, wiecie co jest? To, że tą czapkę miałem tak trochę na ukos założoną, bo gdybym przyjechał normalnie, czapeczka, jest strój i stanął do kamery, coś powiedział śmiesznego, to pewnie by się to jakoś, nie wiem, obyczajowo skończyło, troszkę by się pośmiali i tyle. Natomiast no, cała ta otoczka i to był już taki chyba zarzewie tego problemu, jeśli chodzi o relację moją i trenera Smudy. Natomiast bez względu na to, jak to się potoczyło, to tak naprawdę ja tam do trenera Smudy jakieś tam urazy nie czuję. No, dla mnie to jest taki człowiek, z którym jak się pewnie teraz spotkam, to dalej pogadamy, pośmiejemy się. A właśnie spotkaliście się, nie wiem, od tamtej pory, gdzieś rozmawialiście, wracaliście w ogóle do tamtej sytuacji, czy nie? Jeśli chodzi o samo moje rozstanie z reprezentacją, czy o to, że zakończyłem, o tym nie rozmawiamy. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o takie spotkanie, to oczywiście rozmawiamy i ja też nie jestem jakąś tam osobą mściwą. Pewnie gdyby coś takiego zdarzyło mi się w wieku, nie wiem, 25-6 lat, to może ta, nie wiem, złość, czy jakaś, nie wiem, negatywna energia by się działa może do dzisiaj, bym w tym człowieku upatrywał kogoś, kto robił mi pod górę. Natomiast kiedy kończysz grę w reprezentacji w wieku, nie wiem, 33 lat i tak naprawdę widzisz, że no już nie jesteś tym najlepszym, tym wiodącym, to jakoś tam po jakimś czasie to sobie to w głowie układasz. Znaczy, nie, no, czy, Michał, bo ja też znam Franciszka Smudę z tej strony, tak? Też z nim gdzieś tam popadłem w jakiś konflikt, tak? On był krótkotrwały, bo za chwileczkę jak po moim powrocie do Legii, to go zwolniono po pierwszym meczu Pucharu, jeszcze Ligi nie zaczął, tak? Uh-huh. Tak przygotował zespół. Ale później się spotykałem z nim wielokrotnie i to nie jest, to jest on nie jest jakiś pamiętliwy trener czy coś, tylko że są takie momenty, gdzie on wtedy troszeczkę przeholował, tak? No bo wiemy, to jest, zdajemy sobie sprawę, że mając do dyspozycji takiego obrońcę, przygotowujesz się do wielkiej imprezy u siebie, a musisz kombinować z tymi, którzy podobno mają ci pomóc, ale nie są Polakami, tak? Na siłę im paszporty wciskać i tak dalej, i tak Kowal, dalej. Tak, jasne, ale pisze do nas Mateusz Drusz, czyli prezes Zagłębia Lubin, z którym się bardzo dobrze znacie. Ja też chciałem pozdrowić pana prezesa, bo teraz akurat piszę pracę magisterską pod tytułem Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej. Pan Mateusz jest autorem jednego z dwóch podstawowych komentarzy do tej ustawy, więc, że tak powiem, studiuje usilnie, panie prezesie, ale o co pyta
Pan Mateusz, sporo o Legii reprezentacji, to może Michał wytłumaczy wszystkim, co to są zawodnicy w NIP-y. A dwa, może Michał opowie, jak pojechał po napastnika do Warszawy w ostatni dzień okienka transferowego i finalnie wrócił bez niczego. Pozdrowienia dla wszystkich. Proszę bardzo, Michał, antena jest twoja. Jeśli chodzi o tych NIP-ów, piłkarzy Zagłębia Lubin, to są tacy piłkarze, którzy są objęci specjalną procedurą, jeśli chodzi o transfer, i o transfer takich piłkarzy to trzeba ewentualnie dostać zgodę nie tylko Rady Nadzorczej Zagłębia Lubin, ale już KGHM-u. To jest taka specjalna grupa piłkarzy, do których no ta procedura troszkę jest dłuższa. To są ci zawodnicy, którzy zostali zakupieni za gotówkę. No i w tych NIP-ach nie znajdziemy zawodników, którzy przychodzą za darmo, czy tam na przykład z Akademii. Natomiast jeśli chodzi o tego napastnika, faktycznie, no... Czyli Filip Starzyński pewnie jest w NIP-em na przykład. No. Tak, Filip Starzyński, Bochar. Bochar, Sasza? Na przykład Sasza Żywec nie, bo Sasza Żywec przyszedł na zasadzie transferu wolnego. Mm-hmm. Więc transfer... Alan Czerwiński pewnie był, tak? Czy... Każdy, za którego jest zapłacona jakaś tam kwota pieniędzy, on jest objęty taką specjalną procedurą. Jeśli chodzi o tego napastnika, to był Chorwat, młody napastnik drużyny austriackiej Admiry Wacker Wiedeń. Nazywał się Jakoliś. No i przyjechałem do Warszawy, żeby zrobić wszystko. Praktycznie wszystko było dopięte i ostatnie badanie serca wykazało, że ma problem, tak zwaną ablację, i doktor nie wyraził zgody, znaczy nie podpisał jakby zgody na to, żeby transferować tego piłkarza. Trzeba było zrobić dodatkowe badania, które wymagały tam kilku dni, a że to był ostatni dzień okienka transferowego. To niestety no wróciłem z niczym. Natomiast finalnie Zagłębie Lubin w okresie zimowym wtedy, bo to było rok temu, nie zrobiło transferu żadnego. Przyszedł tylko Patryk Krzyż po skończeniu wypożyczenia do Łęcznej. I tak naprawdę w 10 meczach tego zasadniczego sezonu, który został, Zagłębie Lubin 7 wygrało, 2 zremisowało i tylko jeden przegrało, więc nie wiem, czy czasami brak transferów to nie jest wzmocnienie drużyny. No właśnie, a o tych transferach miałem wcześniej jedno pytanie. Transfer, z którego jesteś najbardziej dumny? I drugie pytanie, transfer największy, który nie doszedł do skutku, a mógłby być dużym transferem, a był blisko, naprawdę był blisko. W jeśli których chodzi, oczywiście ty miałeś udział. Jeśli chodzi o takie transfery, w których naprawdę w Zagłębiu jestem... To nie musi być Zagłębie, też Legia może być. Aha. Czyli całościowo... Michał Żebakow jako dyrektor sportowy. Tak, jako dyrektor sportowy, z jakiego transferu przeprowadzonego jesteś najbardziej dumny? I jaki transfer, który mógł być dużym transferem, nie wypalił, a był na ostatniej prostej? Mówię tu ogólnie o twojej karierze dyrektorskiej. Myślę, że do takich transferów na pewno mógłbym zaliczyć, do tych udanych, z których jestem zadowolony, Wadis Odigiofo, Ondrej Duda. Bo to jest taki transfer, wydaje mi się, on był najbardziej charakterystyczny dla naszych klubów, czyli młody chłopak, który przychodzi ze słabszej ligi, przychodzi przez sito dużego polskiego klubu i wychodzi dalej do lepszej ligi, więc dla nas to był taki moment, kiedy też i sam Ondrej i jego tata zaufali nam i zaufali Legii, i wydaje mi się, że się na tym nie oszukali. Zyskał i zawodnik, zyskała i drużyna, i tak naprawdę ten transfer też, jeśli chodzi o same kwoty, był fajny. Kupiliśmy go za 300 tysięcy euro, a sprzedaliśmy za chyba 4,2 miliona euro, jeśli się nie mylę. No i jeszcze jest procent od transferu, jeśli zostanie przeprowadzony, bo teraz jest wypożyczony z Herty, więc tam chyba coś tam jeszcze Legia ma. Chyba coś jest. Powiem szczerze, że tak do końca już nie pamiętam, jak to wygląda. Jeśli chodzi o takie, które rozwaliły się na samym końcu, no to z czasów Zagłębia Lubin. To był transfer Marko Wejnowicza, który... Miałem wrażenie, że jedzie do Lubina, ale chyba skręcił w lewo i pojechał do Gdyni. Więc
To była taka trochę moja... A to, co moja... poszło finalnie ostatecznie. O finanse pewnie. Wydaje mi się, że finanse. Chyba finanse zdecydowało o tym. Tym bardziej, że akurat Marko Wejnowicz wcześniej występował w tej drużynie, więc on na pewno czuł troszkę był związany z tym klubem. A ten legendarny Felipe Caicedo? Jak było blisko w Legii za twoich czasów? No na pewno nie tak, żeby można było powiedzieć, że ten transfer rozwalił się na ostatniej prostej. No to był... To dwie proste do końca były? Ja myślę, że to tak naprawdę... Czy całe kółko jeszcze? Raczej całe kółko. To, żeby to było realne, to jeszcze do tego troszkę brakowało. No jak popatrzycie, Caicedo od tamtego momentu, co, gdzie gra i... Może nie strzela jakiejś tam wybitnej liczby bramek, no ale... Ale strzela w Lazio, tak? Ale kluby, tak? To bierzmy też pod uwagę. No, tutaj on naprawdę musiał oczekiwać jakichś fenomenalnych i fantastycznych warunków, no bo to jednak, wiesz, Liga Hiszpańska, Liga Włoska, no nagle musisz iść gdzieś do Polski, prawda? No. Z innych transferów, bo szczerze mówiąc, to ja też tam czasami pomagałem, by do klubu, w którym w danym momencie pracowałem, nie przychodzi tylko piłkarze. To taki transfer, który wykonałem w Legii, z którego jestem dumny i wydaje mi się, że Legia też ma z tego dużo pożytku, to jest Konrad Paśniewski. Człowiek, którego poznałem w reprezentacji, wydaje mi się, że patrząc na całą swoją karierę, czy zawodniczą, czy jako człowieka, który pracuje już w klubie, to Konrad Paśniewski jest osobą naprawdę na swoim stanowisku, wydaje mi się, wybitną. Chyba też dobry przyjaciel zawodników, tak? Widać takie reakcje z zawodnikami. No, żeby chyba znaleźć osobę, która ma o nim złe zdanie, to trzeba by było naprawdę dobrze poszukać. Dobrze poszukać, tak. Mamy słuchacza na linii natomiast, także odbieramy telefon. Halo, cześć, jesteś z nami. Dobry wieczór, panowie. Dzwonię z odległego Żoliborza. No to pozdrawiamy odległy Żoliborz w takim razie. Jasne. Mam do pana Michała pytanie. No, nawiązując do plotki, która się pojawiła 2 miesiące temu, mianowicie wyobrazi pan sobie, że dzwoni pan Dariusz Mioduski i mówi, że z zarządu wygania pana przykładowo Zachorskiego czy jakiegoś tam innego i że chce pana wprowadzić i dać panu jak największą autonomię. I co pan Michał wtedy na to? Wie pan co, no to jest takie pytanie z serii, jakby pan teraz wygrał w totolotka, na co by pan wydał pieniądze? No tak mi ciężko mówić, gdybając, no... Czy nie było takich telefonów? Wydaje mi się, nie było takiego telefonu, nie było takich rozmów, więc ciężko mi się trochę do tego odnieść. Wydaje mi się, że patrząc teraz na Legię to i na ostatnie ich transfery, to wydaje mi się, że te osoby, które tam pracują, to sobie z tym radzą i ja nie wiem, czy Dariusz Mioduski potrzebuje, nie wiem, jakiejś nowej osoby do zarządu, czy tam do struktur klubu. No na dzisiaj to ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Rozumiem. I jeszcze mam jedno pytanie, ostatnie. Mianowicie spędził pan w Legii na pozycji dyrektora sportowego, z tego co pamiętam, 5 lat, prawda? Cztery. I gdzieś pan wspominał, że pod koniec czuł się pan już troszeczkę wypalony i pytanie... Czy jeśli, tak czysto hipotetycznie, czy miał pan już wtedy myśli, czy nawet jeśli by dawny zarząd został, tak jak została sytuacja, by dalej, że tak powiem, była kontynuowana, że zarząd by z panem Wanzlem Leśnodorowskim i Mioduskim dalej trwał, czy pan chciałby abdykować, czy chciałby pan jednak jeszcze dalej pociągnąć tę sytuację na pozycji dyrektora? To ja powiem szczerze, jak wyglądała sytuacja. W momencie, kiedy doszło do tego rozpadu, czy do tego rozstania, jeśli chodzi o właścicieli Legii, to ja spotkałem się z Dariuszem Mioduskim. Powiedziałem: Darek, szczerze, ja mam wrażenie, że ja bardziej pasuję do tego prowadzenia klubu, który preferował Boguś Leśnodorski. Do departamentu Dolce Vita. Niż do czegoś takiego, o czym ty myślisz. I to nie jest kwestia tego, że dla mnie akurat to, co ty chciałbyś zrobić, to jest złe, tylko ja mam wrażenie, że ja w tym nie będę jakoś tak funkcjonował. No i tam rozmawialiśmy, to prezes Mioduski mnie troszkę tam namawiał, żebym zostawał. Gdyby został Bogusław Leśnodorski w klubie, wydaje mi się, że w ogóle bym nie myślał o tym, żeby z klubu odchodzić. No ja akurat przy prezesie Leśnodorskim to czułem się naprawdę wyśmienicie. Bez względu na to, czy były lepsze wyniki, czy gorsze, ja czułem, że jestem osobą, która ma zaufanie.
Jeśli chodzi o Dariusza Mioduskiego, my żeśmy się oczywiście lubili, natomiast w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że chyba prezes Mioduski we mnie troszkę powątpiewa. No i tak naprawdę skończyło się, jak się skończyło. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu. Do widzenia. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Ty nie masz wrażenia, że w ogóle w Polsce funkcja dyrektora sportowego jest traktowana po macoszemu, bo nie mamy jakichś wybitnych, nie ma dużo dyrektorów sportowych, którzy coś znaczą w klubach, bo często jest tak, że przychodzi trener na przykład z zagranicy i ściąga swój zaciąg, czy to z Bałkanów, czy to ze Słowacji. W Lechii tak było, tak? Niedługo po odejściu. No tak. I właśnie jest taka sytuacja, że nie ma tej ciągłości pracy i ciężko jest, żeby dyrektor sportowy pracował na swój sukces, ja patrząc na to, co jeśli chodzi w klubach. Dla mnie to akurat dyrektor sportowy to musiał być człowiekiem, który coś tam planuje, który ewentualnie ma jakąś tam wizję czy coś. Tak naprawdę, kiedy patrzymy, ile zmian jest w naszych klubach, to tak naprawdę nawet jeśli ktoś ma tą wizję, to nie ma czasu, żeby to zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, planowanie w naszych realiach, to jest planowanie na najbliższe 4 miesiące. I ci, co mówią, że mają plan na 2-3 lata, czy tam na 5 lat, no to dla mnie to jest taka trochę sztuka dla sztuki, bardziej opowiadanie górnolotnych rzeczy niż wdrażanie tego, bo tak naprawdę to najlepszym marketingiem każdego klubu w naszej ekstraklasie to są 3 zwycięstwa z rzędu. Brawo, Michał. A nie ludzie, którzy tam pracują, czy ewentualnie wymyślają nowe sposoby na to, by ściągnąć kibiców na trybuny. I jeśli chodzi o dyrektora sportowego, to tak samo. No, pierwsze okienko, które jest, nie wiem, czy zawodnicy dobrze sprzedani, czy dobrze kupieni, no to jest jakaś przepustka na kolejne sezony. No, tak naprawdę ja nie wiem, czy w naszym klubie jest jakiś, znaczy czy w naszych klubach jest jakiś, nie wiem, dyrektor sportowy, który na przykład pracuje w klubie od, nie wiem, 7-8 lat. Ja nie wiem, czy twoja kadencja to nie jest ostatnio najdłuższa w ogóle, jakby się tak zastanowić, no ale tutaj oczywiście mogłem o kimś zapomnieć, więc jak ktoś ze słuchaczy pamięta, no to a tak na dobrą sprawę, się przytoczyć. Wymień jakichś dyrektorów sportowych, których no teraz? No to Marek Jóźwiak się rzuca w oczy, no ty byłeś w Zagłębiu, ale już wiadomo, od końca roku nie jesteś, no i na dobrą sprawę. No Radosław Kucharski w Legii Warszawa. Tak, to też niewątpliwie. Wcześniej był Łukasz Tomasz Rząsa, tak do końca nie zdefiniowano. Artur funkcję. Płatek jeszcze, Artur można Płatek powiedzieć, w Górniku Zabrze, a w tych klubach innych to tak. Na przykład Jagiellonia Białystok to jest zawsze taki ciekawy przykład klubu, gdzie tam wszystko jest jakby tak bardziej po swojsku decydowane. Prezes Kulesza to wszystko musi gdzieś tam zaakceptować i no różne są modele, no ale wiadomo, że później się liczy to, co najważniejsze, czyli wynik. Natomiast jeszcze ciebie chciałem zapytać o te czasy reprezentacyjne wracając. 2006 rok. Nie wiem, czy oglądałeś w telewizji te powołania trenera Janasa, czy byłeś zszokowany, natomiast nie wiem, skąd się dowiedziałeś, że nie jedzie Dudek, nie jedzie Frankowski, nie jedzie Rząsa, nie jedzie Kłos, no i jaka była pierwsza reakcja? Ja byłem wtedy w okresie przeprowadzki do Olympiakosu, więc ja pamiętam, że pojechałem na tydzień do Aten, żeby poszukać sobie mieszkania i tam poszukać ewentualnie szkoły, tam przedszkola dla dzieci. Pojechaliśmy z żoną, żeby tam ogarnąć sobie te wszystkie socjalne rzeczy. I zadzwonił do mnie Marek Saganowski. Pytając mnie o jakiś tam telefon do kogoś i ja mówię, Marek, ale niedługo zaraz się widzimy, więc wszystko sobie ustalimy. On mówi, ale jak się zobaczymy? Ja mówię, no jak? Nie, no przecież ty nie widziałeś, jakie były powołania? Ja mówię, nie. No nie jedzie Jurek, nie jedzie Rząsik, nie jedzie Franek, nie jedzie. Ja mówię, co ty gadasz? Tak naprawdę ostatnim naszym chyba meczem sparingowym to był mecz Wewrątka z Wysami Owczymi. I tak szczerze, no to tam znaki zapytania to ja jako piłkarz to miałem raczej tam przy jednym czy dwóch piłkarzach. Natomiast to, co się wydarzyło, no to szczerze, to dla mnie to był szok. Nie tylko na ciebie. Rozwaliło to kadry, myślisz? Także na później boisku też było to widać w tym meczu z Ekwadorem? Czy to były inne w ogóle kwestie? Znaczy, jeśli chodzi o mecz z Ekwadorem, czy tam mecz z Niemcami, to jeżeli ktoś rozwalił ten mecz, to raczej piłkarze, nawet nie trener. Natomiast atmosfera wokół reprezentacji, czy postrzeganie reprezentacji i wiara w tą reprezentację na pewno została zachwiana. A powiedz mi, mówiłeś w audycji u Mateusza Święcickiego i Filipa Kapicy o trudnym początku z Danielem Liubojo i też tutaj o jakichś ciężkich relacjach z Franciszkiem Smudą. Zastanawiam się, czy z jakimś zawodnikiem z drużyny było wyjątkowo ci nie po drodze i nie mogłeś złapać w ogóle kontaktu i dochodziło do takich sytuacji nerwowych? W drużynie chyba nigdy nie miałem jakoś tak osoby, z którą pewnych rzeczy sobie nie poukładałem.
I w reprezentacji pamiętam na początku za trenera Janasa z Markiem Koźwińskim miałem taką sztywną relację. Nie mówię, że tam między nami jakoś tam iskrzyło, natomiast ja miałem troszkę takie uczucie, że w tej hierarchii Marek stawia siebie wyżej i tak naprawdę to on był zawodnikiem już Serie A, zawodnikiem, który w tej reprezentacji troszkę grał. W meczach eliminacyjnych tak się akurat złożyło, że ja zagrałem we wszystkich i nie zagrałem chyba tylko 10 minut w całych eliminacjach. Więc nasza relacja była taka ciężka, aczkolwiek ja nigdy nie miałem jakichś takich problemów, czy walki z kimś w tych drużynach, czy reprezentacyjnych, czy klubowych. Ja raczej chyba byłem osobą, która te problemy wolała rozwiązywać, niż się tworzyć. Poza tym ja też chyba jestem raczej z charakteru bardziej takim pacyfistą niż człowiekiem, który za wszelką cenę forsuje swoje zdanie. A zbudowanie dobrej atmosfery według ciebie jest łatwiejsze w klubie, czy w reprezentacji? Wiadomo, że atmosferę budują wyniki, ale w klubie jesteś na co dzień, a w reprezentacji spotykają się najlepsi zawodnicy z danych klubów, z całej Polski, więc ludzie z mocnymi charakterami. I nie zawsze to właśnie tak jest, że łatwo to gdzieś pogodzić, te ciężkie charaktery. W reprezentacji. Mówimy tutaj o takim podwórku naszym, polskim. Tak. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie mocne charaktery, to zdecydowanie zawsze więcej jest ich w reprezentacji. Raz, że ona złożona jest z zawodników, którzy czasami przez X lat grają za granicą, patrząc teraz na kluby, w których grają nasi piłkarze. No, one są imponujące. W klubie tych piłkarzy jest troszkę mniej. Mhm. A też może faktycznie to, że się przebywa z tymi piłkarzami zdecydowanie więcej w ciągu roku, to pozwala, żeby ta atmosfera szybciej dojrzała i szybciej ją poukładać. 22 219 50 31, Michał, to jest nasz numer do studia. Przypominam i proszę bardzo, Wojtek. Ja takie pytanie tak troszeczkę z innego frontu. Valverde, dobry trener czy pechowiec? I tutaj tak, też zamierzałem to zapytać, bo tutaj mam nadzieję, że się trochę dojdzie do jakiegoś konfliktu między wami, bo wiem, że... Valverde, dobry trener czy pechowiec? Że Wojtek akurat nie jest wielkim fanem. To czy wiesz, no nie byłem już od, przynajmniej chodzi o ostatnie wyniki w Lidze Mistrzów Barcelony, tak, te wysokie porażki, ale on w eliminacjach do Ligi Mistrzów prowadził z tobą drużynę, która poległa na Cyprze. I wtedy ten pierwszy raz w historii cypryjski zespół awansował do... Łukasz Sosin wam strzelił. Valverde prowadził wtedy Olympiakos, tak? I też przyjęliście trójeczkę w Larnace. Tak jest. Ma coś takiego, że chyba w takich ważnych momentach, które mogłyby tą jego karierę albo przyspieszyć, albo postawić naprawdę w tych największych światłach, to coś mu nie wychodzi. Natomiast jako trener to jest dobry szkoleniowiec. Natomiast ja lubię trenerów, którzy troszkę z piłkarzami żyją i nawiązują pewne relacje. Bez względu na to, czy ona jest ciepła, czy ona jest troszkę chłodna. Trener Valverde, on był w ogóle zdystansowany do piłkarza. Ja mam wrażenie, że jakby spytać jakiegoś piłkarza, czy z trenerem on dobrze żyje, to z tych piłkarzy w Olympiakosie, to każdy powiedział, szczerze, ja nie wiem, jak ja żyję. No, wykonuję jego zalecenia, jego polecenia, czy ewentualnie stosuję się do tego, co mówi. I on był taki bardzo... bardzo zawodowo przechodził ale, do... Ale powiedz mi, wtedy w Olympiakosie... On żył przy linii, dajmy na to, bo ja widziałem go w Barcelonie, no ja rozumiem, że może troszeczkę klub go przerastał, ale w tym Olympiakosie on żył, podpowiadał, czy tylko stał i przyglądał się tak, jak to robił przez ostatnie 3 lata, no 2,5 roku. No ty kojarzysz go z szatni. Też mi się wydaje, że trener Valverde, przychodząc do Olympiakosu, to tak proporcjonalnie był większą osobistością, niż jak poszedł do Barcelony, patrząc przez pryzmat piłkarzy, których miał. Ja na przykład w Olympiakosie przez dłuższy czas mieszkałem w pokoju z Darko Kowacewiczem. I Darko Kowacewicz, on go nie lubił. No nawet kiedyś, pamiętam, graliśmy derby z AEK-iem Ateny. Darko wszedł z ławki, strzelił bramkę. Chyba wygraliśmy ten mecz 2-1 i po bramce leciał do ławki, do trenera Valverde, wyklinając tam po serbsku. Kiedy w następnej kolejce oglądaliśmy, robiliśmy analizę swojego meczu, to trener akurat wychwycił ten moment i sam się trochę z tego śmiało. Trener Valverde też, jak pamiętam, w czasie Olympiakosu, to on inaczej podchodził do piłkarzy powyżej 30 roku życia, a inaczej do tych
poniżej 30 roku życia. I tak naprawdę to i legenda Olympiakosu Predrag Dziordziewicz i Darko Kowacewicz to przy trenerze Valverde skończyli karierę. Mhm. Później był duży konflikt między Valverde a Raulem Bravo. I to nie dlatego, że ten akurat związany bardziej z Barceloną, a ten z Realem Madryt, tylko no miał coś takiego w sobie. Pamiętam taki piłkarz Sebastian Leto, który przyszedł do nas z Liverpoolu. Na treningu kiedyś wziął piłkę i z woleja kopnął w trenera. Więc no on przyciąga takie rzeczy trochę, które mu nie ułatwiają. Była gruba po tym zdarzeniu, podejrzewam. Znaczy to też było troszkę nieładne, bo tam można trenerowi czasami coś powiedzieć, ale to się idzie. Ale on go specjalnie kopnął, tak? Tak, tak. On miał tam pretensje, że on nie pracuje, że nie przykłada się. Pewnie, chyba, że przypadkiem gdzieś tu z woleja, że specjalnie kopie piłkarz, no to rzeczywiście gruba rzecz. Więc jako trener wydaje mi się taktycznie bardzo, bardzo poukładane. Natomiast mi brakowało troszkę takiego człowieczeństwa. No to jeszcze dodaj, jak przegrywaliście to pierwsze spotkanie, bo to było pierwsze, tak? Mhm. Za Nortozis. Tak. 3-0. On reagował? Bo ja w ostatnich meczach w Europie to nie widziałem, żeby on w ogóle na cokolwiek reagował. No. Czyli już wtedy może miał te ubytki, że nie potrafi zareagować w trakcie spotkania. Myśmy wcześniej rozmawiali o tym meczu, bo to był taki mecz, że przegrywaliśmy 2-0 i mieliśmy rzut karny. I nawet w tym meczu do rzutu karnego podszedł Kostas Mitroglou, który miał wtedy, nie wiem, chyba 20 lat. Uh-huh. To też wydaje mi się, że w takiej sytuacji podbramkowej, gdzie można strzelić bramkę i na przykład mecz skończyć wynikiem 2-1, przy wyniku 1-0 u siebie, no drużyna awansuje. Też nie krzyknął, nie zmienił strzelca, chociaż było pewnie na boisku kilku bardziej doświadczonych. Mitroglou tego karnego nie strzelił, potem dostaliśmy jeszcze trzecią bramkę po jakimś rykoszecie. Tak naprawdę następnym rewanż żeśmy wygrali 1-0 i żeśmy odpadli. Także gdzieś tam może przy tych reakcjach jego by zmienić nagle obraz meczu, może to była jakaś tam jego słabość. Nie wiem, czy on jest dobry, czy słaby, ale na pewno pechowiec totalny. Tak, pechowiec totalny. Natomiast jeszcze o tego Marka Koźmińskiego mam pytanie, o którym ty mówiłeś, że trochę na początku się nie lubiliście, ale nie masz takiego wrażenia, że on generalnie, nie wiem, nie jest przez niektórych lubiany, czy nie był, bo dlatego, że wiesz, on się nie rozpił, on po karierze bardzo dobrze się ustatkował, poszedł w te dyrektory i tak dalej, kilka osób ma z tym problem, że mu się udało po prostu? Ciężko mi mówić za tych wszystkich dookoła. Ja akurat, jeśli chodzi o moją relację, to no też wchodziłem do drużyny, też walczyłem o swoje i no też nie miałem ochoty gdzieś tam ustępować. Natomiast z mojej strony w stosunku do Marka tam nie było żadnych jakichś tam nieładnych zachowań, czy takich, o których on mógłby mieć do mnie pretensje. Natomiast spośród wszystkich tych starszych piłkarzy, a wtedy spośród tych starszych to był Jacek Zieliński, Tomek Wałduch, Hajto, Świerczewski, Tomek Iwan, Adam Matysek. No taka plejada piłkarzy, których ja wcześniej no, oglądałem w telewizji. To z Markiem miałem najbardziej taki chłodny przelot. Miałem wrażenie, że jeżeli byłby piłkarz w tej drużynie, który dopuściłby mnie, który nie dopuściłby mnie najbliżej do siebie, to byłby Marek Koźmiński. Natomiast teraz wydaje mi się, że nasze relacje są w porządku, to nie jesteśmy może jakimiś wielkimi przyjaciółmi, ale jakichś tam wielkich problemów między nami nie ma. No na pewno taką postacią, która jednak przyciągała zazwyczaj z kolei do siebie, to chyba w Legii był Miro Radowicz, no bo on taka bałkańska dusza, raczej otwarta głowa na nowe kontakty. Jak tego wspominasz i jakie sytuacje z nim masz gdzieś tam w głowie? Ja pamiętam, kiedy przychodziłem do Legii, to tam była taka dyskusja, co będzie z Miro Radowiciem. Mhm. Czy on zostanie, czy on odejdzie, czy mu przedłużać kontrakt, czy nie. I tak naprawdę to też ten moment, kiedy ja przychodziłem, to był 2011 rok, kiedy przychodziłem do Legii. Jako piłkarz. Tak, to przyszedł jeszcze Kuciak, przyszedł Luboja, przyszedłem ja. W drużynie był Wawrzynia, Komorowski i wydaje mi się, że wtedy i Marek Jóźwiak, i trener Skorża to zrobili taką fajną mieszankę właśnie tych doświadczonych i połączyli ich z piłkarzami, którzy wtedy w Akademii Legii gdzieś tam dawali największe
nadzieję na to, że z nich coś będzie. Wchodzili do zespołu. Wolski, Furman, Żyro. Od czasu, od jakiegoś czasu był już w pierwszej drużynie chyba Maciek Rybus, Borysiuk, Kucharczyk. I to była taka fajna... Bo to byłeś Skorża, to nie Janek Urban? Nie, nie, Skorża. Nie, najpierw był Skorża. Najpierw był trener Skorża, później w następnym sezonie właśnie trener Urban. Natomiast ja... Bo trener Urban chyba też był wcześniej. Tak. Ale ja do Legii trafiłem za trenera Skorży. I tak mi się wydało, że taka mieszanka była fajna, gdzie była troszkę i hierarchii, i troszkę takiego piłkarskiego folkloru w szatni, gdzie były troszkę i wyjścia. I to był taki, to był sezon, kiedy Legia pierwszy raz awansowała od dłuższego czasu do europejskich pucharów. I tak się to zaczęło budować, że później te puchary były coraz częstsze. W pierwszym sezonie nie udało nam się zdobyć mistrzostwa. Zdobyliśmy tylko Puchar Polski. W następnym sezonie był dublet. I troszkę żałuję tego mistrzostwa Polski, bo dla mnie to też jako piłkarza po powrocie, kiedy wracam w wieku 35 lat na dwa sezony i miałbym dwa dublety, to mógłbym powiedzieć, zrobiłem maksa, którego mogłem, a tak tego mistrzostwa mi troszkę zabrakło. Z tym Miro nie było też w szatni jakichś takich śmieszniejszych momentów, bo postać taka, no umówmy się, która u kibiców też wzbudzała skrajne emocje, zwłaszcza w momencie, jak on odchodził do Chin, ale no też przez wielu no zapamiętana bardzo dobrze i tak dosyć ciekawie, no że oni z Ljubojem jak razem wychodzili na miasto, to się działo. Już nie wspominam o historii w Enklawie, no bo to wszyscy znają już aż za dobrze. Łącznie z naszym rozmówcą telefonicznym dzisiejszym. No właśnie, Miro Radowicz, on raczej... Częściej przebywał w tej grupie bardziej bałkańskiej. Właśnie był wtedy Iwica w Dorliak, był Daniel Ljuboja, tam był jeszcze taki też wcześniej zaciąg tych zawodników serbskich. Truskawkowych. Antolowicz. Knezewicz. Knezewicz, tak. Więc oni mieli taką też swoją grupę. Ja też jako młody, jako nowy piłkarz w Legii. Młody starzem. To też tam się musiałem nauczyć, jak tam trzeba się poruszać, ale wydaje mi się, że tam szybko żeśmy znaleźli wspólny język, więc pamiętam, jak myśmy w obozie na Cyprze Miro Radowiczowi urodziło się dziecko. No i wtedy decyzja, że grupa piłkarzy wychodzi na miasto, oczywiście bez wiedzy trenerów i no Miro Radowicz do tej grupy mnie zakwalifikował, więc wydaje mi się, że nasze relacje były naprawdę fajne. A utrzymujecie kontakt ze sobą teraz, tak, czy raczej? No ja ostatnio to tak głównie przebywałem w Lubinie, więc ciężko mi było tam czasami jakimś tam... SMS-ami, czy tam rozmową telefoniczną się komunikujemy, natomiast no, ten kontakt nie jest jakiś taki codzienny. No właśnie, masz jakiegoś takiego przyjaciela, którego poznałeś w trakcie grania w piłkę i z nim tak naprawdę się zżyłeś i mógłbyś powiedzieć, że poszedłby za nim w ogień i utrzymujecie dalej kontakt, bo wiemy, że te środowisko piłkarskie też jest takie, że wyjeżdża się teraz, byłeś, nie wiem, w Legii, później, wcześniej byłeś za granicą, więc... Brat Marcin, ja odpowiem. Kontakt jest utrudniony, no, wiemy, że to jest tak, że kumpluje się z kimś, jak jesteś w danym zespole, wyjeżdżasz i często te znajomości tak gdzieś się tracą na jakości, że tak powiem. I czy masz taką osobę, z którą przeszedłeś, no na pewno Arkadiusz Malarz, tak? Jest chyba ze 3-4 osoby, z którymi mam do tej pory kontakt, właśnie Arkadiusz Malarz, Kamil Kosowski, Daniel Ljuboja, Jakub Wawrzyniak. To są takie osoby, z którymi ten kontakt mam taki naprawdę, naprawdę dobry. I Mate Lacić. Pamiętam, kiedyś pojechałem do brata odwiedzić go przed meczem Bełchatów w Polonii. Oni akurat byli w hotelu Ibis przed stadionem Polonii. No tak, żeby zobaczyć, bo brat był na co dzień w Bełchatowie, więc mówi, jest okazja, jestem w Warszawie, podjadę. I tak pojechałem i spotkałem Mate Lacicia. Tak się żeśmy zagadali, że brata nawet nie spotkała. A z Mate siedziałem ze 4 godziny. I do tej pory no taki chłopak, o którym mógłbym powiedzieć, że to jest mój przyjaciel. Więc taka piątka ludzi, z którymi mam kontakt i na których nigdy się nie zawiodłem. A z Arkiem Malarzem dalej wymieniasz się ciuchami z garderoby? No szczerze, to tak już Arka ciuchy raczej na mnie nie pasują. A no z tego już żeśmy troszkę wyrośli, też już troszkę inaczej się człowiek ubiera, więc ten kontakt też nie jest taki, że się odwiedzamy jak był w Grecji.
Natomiast od świętego dzwonu tam lubię zajrzeć jeszcze do niego, do garderoby, zobaczyć, czy coś tam nam nie będzie pasować. A jak właśnie oceniasz ten jego ruch z pójściem do ŁKS-u? Bo wiemy, w jakich okolicznościach odchodził z Legii Warszawa. Za wszelką cenę chciał pokazać. No, teraz jest w ŁKS-ie. No, ciężka sytuacja w ŁKS-ie, choć do niego nie można się jakoś za bardzo przyczepić. Ja myślę, że akurat Arek to też jest taką wartością dodaną tej drużyny. Już jest wybrany kapitanem po niecałym pół roku. To jest taka naprawdę dobra, uczciwa osoba, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o podejście i wydaje mi się, że on może tam pomóc i tym starszym, i tym młodszym. Dla niego no, granie jeszcze i kontynuowanie kariery było naprawdę ważne, więc wydaje mi się, że sprawił sobie trochę frajdy tym, że może dalej grać na poziomie Ekstraklasy, a jeśli on się dołoży do tego, że ŁKS zostanie w Ekstraklasie, to będzie sobie też mógł to zapisać jako plus. Natomiast no, on też powolutku musi sobie zacząć zdawać sprawę, że tych sezonów przed nim to wcale tak wiele już pewnie nie będzie. Więc on ma w sobie troszkę też taką duszę takiego dziecka, że jak ktoś mu to granie zabiera, to on jest tak smutny, że mu się kończy życie. I mam wrażenie, że on dalej traktuje granie w piłkę i swoją karierę tak, jak traktował na początku, kiedy ją zaczynał. No w końcu przyjdzie taki moment, że będzie musiał rozstać się z boiskiem i sam jestem ciekaw, jak on to przeżyje. A ty w jakiej roli byś go widział? Ja myślę, że on jako trener bramkarzy czy wychowawca, no, najpierw nie wiem, czy młodzieży, on by się spełnił. Ma też swoją akademię wraz ze swoim... Jeszcze jeden temat a propos... Tylko przypomnę, żeby naszym słuchaczom, żeby dzwonili, bo ostatni kwadrans został Hyde Parku, więc niepowtarzalna okazja. 22 219 50 31, to jest nasz numer do studia. Proszę bardzo, Ciechan. Jeszcze jeden temat właśnie z Arkiem Malarzem. Bardzo ciążyło ci sprowadzenie jego do Legii psychicznie, bo taki... No tak, bo transfer wszyscy mieli wrażenie, że to jest transfer kumpla. Opinia była taka, że ściągasz go, żeby mieć z kim wychodzić na papierocha, no brutalnie powiem. No, ale tak było, tak ale szczerze, no to jakby zaliczysz właśnie takich transferów, no to jeden z transferów takich bardziej udanych, no bo w Legii no postać wyjątkowa. Ja o tym transferze to w ogóle boję się mówić, żeby jest to transfer udany, bo zważywszy na tą naszą relację i na naszą przyjaźń. Natomiast no, to był transfer obarczony trochę takimi nerwami, jak to zostanie odebrane. Mi też trochę w tym pomógł prezes Leśnodorski. On mówi: Michał, nie patrz na to, co mówią ludzie, tylko to, co ci podpowiada serce i logika. I dla mnie akurat Arek to był bramkarz, który wcześniej udowodnił, że jest to zawodnik wartościowy. Bo też przypomnę, kiedy Arek przychodził do Legii, to nie przychodził jako ta jedynka do Legii, tylko jako człowiek do rywalizacji dla Duszana Kuciaka, który coraz częściej mówił o tym, że on by chciał gdzieś odejść. Więc no mi też Arek swoją postawą w Legii pomógł, że ten okres, gdzie tak troszkę na mnie wybrzydzali, czy tam wypominali mi pewne kolesiostwo, czy jakiś tam górnolotnie mówiąc nepotyzm, że te głosy później... naprawdę ucichły. A ile się nie mylę, to był jeszcze transfer gotówkowy chyba za 500 tysięcy złotych, tak? Coś takiego było, taka tak, kwota była na gdzieś ten rzucana, transfer więc... to wysupaliśmy pieniążki, bo za darmo wziąłem z GKS-u Katowice Budziłka do Legii, który został sprzedany za 500 tysięcy i te pieniądze żeśmy poświęcili na transfer Arka, więc tak naprawdę to tak było właśnie zagospodarowane. Natomiast jak wspominasz atmosferę po no, tej aferze dyscyplinarnej z Celticiem? No bo to jest taka rzecz, która no, tak jak po Irlandii, duża trauma jako piłkarz, to pewnie jako dyrektor, mimo że no wiadomo, bezpośrednio nie ty zawiniłeś, ale pewnie wszyscy w klubie się tak czuliście, jakbyście byli winni. No to też był taki moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ktoś ci zabiera taką trochę niepowtarzalną szansę, bo wtedy to, jak przypomnę sobie Legię, to była ta Legia Henninga Berga. My ten Celtic, to żeśmy oklepali tak, że aż było wstyd na to patrzeć. Jeszcze dwa niewykorzystane karne Iwicy. I Van Dijk w obronie Celticu. Tak. Gwiazda dziś. Więc no, to był taki też okres pracy trenera Berga, że to była taka wisienka na torcie właśnie. Przejście Celticu i ewentualnie poczekanie na jakieś fajne losowanie, bo to był moment, kiedy Legia mogła trafić do Ligi Mistrzów. I no na pewno to się działo gdzieś tam na korytarzu, bo ja słyszałem, że niektórzy to po prostu już byli tak załamani, że nie wiem, czy Dominika Bebenga, czy niektórzy to sami chodzili do prezesa, mówili: Boguś, ja odejdę, ja w ogóle nie wyobrażam sobie i tak dalej, tylko że no właśnie
no, prezes Leśnodorski musiał być taką osobą, która chociaż na te parę dni zachowała chłodną głowę, żeby, no, no bo jakby chciał, to on mógłby wszystkich pożegnać, bo każdy tam kładł głowę pod topór. No był to taki okres, kiedy, kiedy człowiek troszkę się zastanawiał nad tym, czy sam nie mógł czegoś zrobić lepiej, czy ewentualnie czegoś przewidzieć. I no w tym momencie to chyba prezes Leśnodorski tak wszystko poukładał, że troszkę zdjął odpowiedzialności z nas, czy z tych ludzi, którzy bezpośrednio przy tym brali udział. No, największą cenę zapłaciła Marta Ostrowska, która z Legią się pożegnała. I trzeba było o tym zapomnieć i to tak jak po samobuju, no zagrać następny mecz, żeby troszkę sobie te czarne chmury wypogodzić. Mhm. A jak z twojej perspektywy wygląda, jak w twojej perspektywy jako dyrektora sportowego, w ogóle szukanie zawodników zimą, transferów? No bo wiemy, w jakiej Legii jest teraz sytuacji, odszedł Jarosław Niezgoda, szukają cały czas nowego napastnika. Ja mam takie małe déjà vu, no, z tego sezonu w Lidze Mistrzów, tak? No wtedy było jeszcze gorzej, no bo zimą odeszło dwóch napastników, Nikolić i Pryjowicz, no i wiemy, że zimą przyszli Necit i Czukwu, no i zmiana na jakości była wyraźna i to pokazuje, że nie będzie łatwo chyba teraz też Legii zimą znaleźć kogoś, kto Niezgodę tak łatwo zastąpi. No tylko, że czasami transfery te zimowe, one są troszkę podyktowane sytuacją, nie wiem, finansową czy budżetową. To nie jest tak do końca, że właściciel klubu sobie wymyślił, że dobrze, kończymy już z Jarkiem Niezgodą, bo kończymy. Więc no to jest jakiś tam pewnego rodzaju, nie wiem, trybik w całym procesie. I tak naprawdę to jeśli chodzi o te transfery zimowe, no to te transfery zimowe to powinny być gdzieś tam uzupełnieniem albo pozyskiwaniem zawodników, którym tą rundę do końca sezonu udaje się jako ten okres aklimatyzacji, liczy się na nich od czerwca. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, no... Mi się wydaje... Jeśli chodzi o transfery, no to w polskiej lidze transfery planuje się na co 6 miesięcy. Nie, no bo Michał, ty jako dyrektor sportowy nawet dzisiaj jak spojrzysz, tak? Zima. I teraz tak, no tutaj Wojtek dał przykład Niezgody z Legii, tak? Ale tak, napastnik Klimala odchodzi z Jagiellonii, napastnik Buksa odchodzi z Pogoni, no. No jeszcze się nie zdarzyło, że w polskiej ekstraklasie nagle trzech napastników strzelających bramki zastąpić teraz trzema, którzy przyjadą z zagranicy, albo że ściągniesz ich z rezerw. No i to jeszcze trzech Polaków. No bo najłatwiej teraz sprzedać Polaka, tak? I najwięcej można na nim zarobić. Tylko biorąc pod uwagę, że jako ty dyrektor sportowy ciężko ma znaleźć jednego, chyba że Orlandosa spotkasz w barze. No, ale no, dajmy na to, no to nie jest tak łatwo dla polskich klubów jeszcze w zimę, tak? Żeby teraz trzech napastników, tak? No dobrze, ktoś powie tam, Paweł Cibicki zawitał do Pogoni Szczecin. No dobra, ale jeszcze na razie nie wiemy, czy na razie zawitał i nie wiemy, czy trochę, będziesz... Trochę kot w worku, tak jak Nadir Cibicki tak, kiedyś, tak? Z Celtiku no, niby też. No ale tak. Zajmowałeś się tym, no, z napastnikami nie jest taki... Tak łatwo dla polskich klubów. Ogólnie przynajmniej... dobrego piłkarza w zimę jest ciężko pozyskać, bo tak naprawdę żaden klub dobrego piłkarza nie chce się pozbyć w zimę, a z drugiej strony polskich klubów też nie stać, by przyjść, położyć takie pieniądze, że klub, dajmy na to, nie wiem, ze Słowacji, z Węgier, czy nie wiem, z Grecji powie w porządku, zabierajcie go, bo my na tym sobie zarabiamy. Ja to mam wrażenie, że w ogóle niedługo wszystkie nasze kluby ekstraklasowe to pójdą troszkę w kierunku właśnie szukania piłkarzy w swoich akademiach. Mhm. A czego według ciebie brakuje prezesowi Mieduskiemu, żeby osiągać z Legią takie sukcesy jak prezesowi Leśnodorskiemu? Szczęścia czy czegoś jeszcze więcej? Tak jak patrzysz na to z boku, ale szczerze, no... Też nie wiem, czy jestem na tyle mądry, doświadczony, żeby dzisiaj coś takiego powiedzieć. No, tak jak patrzę, to jedyne, co mi do głowy przychodzi, to prezesowi Mieduskiemu brakuje Legii w pucharach. Bo gdyby Legia grała w pucharach, to tak naprawdę no, ta sytuacja od tego, co było 3 czy 4 lata temu, ona by jakoś tam diametralnie się nie różniła. No, Legia dalej jest drużyną, która walczy o Mistrzostwo Polski. Raz zdobywa, raz nie zdobywa. Zdobywa Puchary Polski. Natomiast no, tej gry w europejskich pucharach. Ale to nie odnosić wrażenia, że on może teraz dopiero zaczyna jakieś właściwe wnioski wyciągać? No bo jak spojrzymy na początek, no to najpierw był doktor Jozak, człowiek, który nigdy nie był trenerem. Później był no, przez chwilę jego asystent i no to też
nie wypaliło. Trener Sapinto, który no, nie trzeba było być jakimś wielkim, wybitnym detektywem, żeby dojrzeć, ile on statystycznie pracuje w danym klubie, jaki ma charakter. No i teraz dopiero się wydaje, że kiedy wziął trenera, który no, jest w tym klubie od lat, który czuje tego klubu specyfikę, czyli WUKO, no to wygląda to obiecująco i te transfery też nagle zaczęły jakoś wyglądać i wkomponowywać się w drużynę. Ja też boję się troszkę oceny, bo patrząc na specyfikę naszej ligi, to my dzisiaj możemy wysnuć jakąś tezę, a dwie najbliższe kolejki ligowe rozwalą tą tezę w kawałki i tak naprawdę ci, którzy w tej piłce przez jakiś czas istnieją, okaże się, że mówią głupoty. No, na razie patrząc na Legię, to wydaje mi się, że ekstra sprzedaje piłkarzy. Aha. Bo szczerze trzeba powiedzieć, i transfery Jarka Niezgody, czy transfery Radka Majeckiego, no majsterszczyk. Takich transferów dawno w polskiej lidze nie było i wydaje mi się, że to na pewno trzeba zapisać na plus. Tylko no, pewnie kibic na koniec sezonu, nawet jeśli Legia zdobędzie Mistrzostwo Polski, to znowu zapyta, a czy będziemy grać w pucharach. I ta gra w pucharach jest taką troszkę tożsamością klubu, nie tylko Legii, ale tych topowych klubów polskich, bo szkoda, żeby ten, nawet Liga Europejska po raz kolejny była rozgrywana bez takiego polskiego akcentu. Michał, jeszcze jedno pytanie takie krótkie ode mnie. Przepis o młodzieżowcu, że musi grać. Dla ciebie dobry czy zły? Najpierw byłem zwolennikiem, teraz jestem przeciwnikiem. Dla mnie to jest przepis, który 50 piłkarzom daje coś za darmo. Tak naprawdę to sytuacja polskich klubów jest taka, że każdy polski klub, bez względu czy to będzie Zagłębie Lubin, czy to będzie ŁKS, czy to będzie Legia Warszawa, jeśli ma dobrego młodego piłkarza, to trener go wystawi. Bo to jest potencjalny sposób na to, by dokonać transferu, by zyskać kolejne środki, albo by budować chłopaka, który będzie przez X lat wiodącą postacią danego klubu. Jeśli chodzi o ten przepis, to patrząc na to, że jeden musi być ciągle na boisku, to każda drużyna musi mieć przynajmniej trzech piłkarzy. Zabezpieczyć się, bo jeśli się zmienia młodzieżowca, to musi wejść młodzieżowiec. I to najlepiej na podobną pozycję. Jeśli będzie kontuzja, no to musimy mieć kogoś, który ewentualnie zastąpi. Więc patrząc na 16 drużyn, trzech piłkarzy, to jest około 50 piłkarzy, którzy coś dostają tak naprawdę za darmo. I przez to też z drugiej strony menadżerowie tych piłkarzy też mają ułatwione zadanie, bo może wybrzydzać i no nie chcecie, no to będziecie mieli problem. Znaczy nie, tutaj się pewnie z tobą się zgodzę, ale z drugiej strony wolę mieć ich tych 50 polskich, którzy teraz nie musieli przyjeżdżać w okienku zimowym, tak? Bo teraz ale też się zastanawiam, czy nie mamy przykładów takich klubów jak na przykład, nie wiem, Wisła Pod, czy gdzieś Krakowia, że gdyby nie ten przepis o młodzieżowcu, no to trudno byłoby w tych klubach, powiedzmy, wytworzyć taką kulturę wystawiania chociaż jednego młodego gracza. Ale tam, gdzie pracował Michał w Zagłębiu Lubin, nie mieli z tym problemu. No właśnie o tym mówię, nie? Że akurat Zagłębiu Lubin... Jest też akademii to i szkółek i doprowadzenia do tego, żeby później korzystać z tych zawodników, prawda? Ja patrzę też na to, jak kluby wprowadzają piłkarzy. Tak naprawdę, nie wiem jak zostanie odebrane to, co teraz powiem, ale tak naprawdę to każdy klub troszkę pcha tego młodego, żeby on zaczął funkcjonować. I nie chcę akurat mówić dlatego, że jest tutaj Wojtek, ale jak sobie porównuję, jak na przykład Wojtek wchodził do pierwszej drużyny Legii, to on nie wchodził na mecz z przedostatnią drużyną Ekstraklasy na 20 minut przy wyniku 3-0, żeby ewentualnie poczuć atmosferę dużego stadionu. On wchodził w meczach z Sampdorią, w meczach z Manchesterem, strzelał bram. I to jest wejście młodego piłkarza. Tak naprawdę te wszystkie mecze, które my oglądamy, my dzisiaj mówimy o transferze Karbownika. Ile Karbownik zagrał meczów w Ekstraklasie? No niecałą, niepełną rundę, tak? Więc no, szczerze, to 20 lat temu takim piłkarzu nikt by nie mógł. Jeszcze spokojnie. Tak jak mówię, że potrzebowałby rok do tego, żeby w ogóle coś powiedzieć w szatni. Natomiast... Więc to pokazuje, jak zmienia się troszkę percepcja, jak zmienia się ta technika tego, by teraz... Kluby z zagranicy to kupują tylko potencjał piłkarza i liczą na to, że zapłacąc, nie wiem, 3-4 miliony, ten piłkarz w danym klubie w Bundeslidze się rozwinie, oni go sprzedają za 24. Natomiast słuchajcie, tak na koniec, bo zostało już tylko dwie minutki, to ciebie, Michał, zapytam o może taką najśmieszniejszą sytuację, jaką ty pamiętasz z kibicem, czy jakąś prośbę, autograf wyjątkową, że cię gdzieś tam ktoś zaczepiał, nie wiem, w dziwnym miejscu. Szczerze, to była przykra sytuacja dla mnie. To było po ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław, który wygraliśmy 5-0, gdzie ja kończyłem karierę. Mhm.
stałem przed kamerami Kanal Plus i pamiętam, wywiad chyba był z żoną Arka Malarza. I podszedł do mnie kibic Legii, pytając, czy dam mu koszulkę. Mówię, teraz nie mogę, bo idę do wywiadu, ewentualnie dam ci po wywiadzie. On mówi, ale ja nie mogę czekać. Ja mówię, no ale ja nie mogę pójść bez koszulki do wywiadu. No to powiedział, ty kurwo z Polonii. Więc nie wiem, czy mogę to powiedzieć, że była to humorystyczna, czy tragiczna sytuacja, natomiast miała miejsce. Groteskowa, myślę, że jest takie. Myślę, że idealne zakończenie. Myślę, że groteska to jest odpowiednie słowo. No cóż, Michał, dzięki wielkie za to, że byłeś dzisiaj z nami. Mnóstwo historii, jakbyśmy tutaj mieli się zastanawiać, która najlepsza, to nie starczy czasu, dlatego na spokojnie. To ostatnia. Ostatnia chyba tak. Myślę, że rzutem na taśmę to tak jak w skokach narciarskich. Ostatni skoczek skacze i zakasuje wszystkich. Dzięki wielkie, Michał. Dziękuję również. No a my też się już żegnamy. Wojtek Kowalczyk, dobra, który tutaj rolę greckiego chóru odgrywał, komentował, czasem coś zapytał, więc zawsze też głos Wojtka niezwykle potrzebny. Daniel Ciechański. Dobranoc. Człowiek, który tutaj powiemy na antenie, żeby nie było, to Daniel zaprosił Michała tutaj dzisiaj do studia, także jemu trzeba dziękować za też ten wspaniały wieczór. Michałowi za przyjście, ale tobie, że ten telefon gdzieś tam, słuchawkę wiedziałeś, w którym momencie wcisnąć. A ja nazywam się Wojciech Piela i staram się nie przeszkadzać. I dziękujemy też w imieniu Piotrka Radio, naszego realizatora, który tutaj też świetnie się bawił z nami i puszczał piosenki. I tylko powiem na koniec jeszcze, że Liverpool dzieciakami wygrał ze Shrewsbury 1-0 i gra w kolejnej rundzie Pucharu Anglii, także jest dobrze. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.